Dzień dobry Państwu. Witam Państwa na drugim posiedzeniu drugiego seminarium wolnowiczowskiego. Ostatniego, tym samym przed wakacjami. Kolejne spotkanie przypominam 3 września dopiero. Dziś nie będę na wstępie dużo gadał. Pozwolę sobie tylko pochwalić jako oficer dowodzący dwóch prelegentów, którzy dzisiaj wystąpią, dwóch panów, pana Karola Błaszaka i pana Marcina Pasiewskiego. No, o walorach ich inteligencji przekonamy się w trakcie referatów za chwilę, natomiast ja chcę szczególnie zwrócić uwagę na postawę, na to, że można na panów liczyć. To naprawdę trudna sprawa wykonać te referaty czerwcowe ze względu na masę obowiązków, a panowie podjęli tutaj zadanie bez cienia zastanowienia i za to im chwała. Tym bardziej, że obaj bardzo zajęci. Pan Karol właśnie został radcą prawnym. Pan Marcin jest głównym organizatorem tego seminarium, zajmuje się logistyką i sprawami technicznymi. Bez niego tego seminarium by nie dało rady uruchomić. Dobrze, proszę Państwa, w takim razie oddaję głos panu Karolowi Błaszakowi. Będziemy mówić o wolnej woli. Będzie to jakaś kontynuacja tego, co poprzednim razem tutaj omawialiśmy. No, ale bardziej chyba precyzyjnie dzisiaj będziemy do sprawy podchodzić. Wolna wola będzie tutaj przedmiotem rozważań. Bardzo proszę, oddaję. Zgadza się, będzie to pewnego rodzaju kontynuacja. Temat jest fascynujący. David Hume nazwał problematykę wolnej woli najbardziej kontrowersyjną kwestią metafizyki w ogóle. Niektóre z tematów podejmowanych przez Bogusława Wolniewicza w 5 tomach filozofii i wartości znajdują się w centrum współczesnej debaty filozoficznej. I to tej z ostatnich 10-20 lat. Z taką sytuacją mamy do czynienia właśnie w przypadku problematyki wolnej woli. Światopogląd Wolniewicza pozostaje w kontrze popularnego obecnie poglądu zwanego sceptycyzmem względem istnienia wolnej woli. Sceptycy uważają, iż wolna wola nie istnieje, a stąd wnioskują, że nikt nie jest odpowiedzialny moralnie, w tym sensie, że rzeczywiście zasługuje na karę. To jest, nikt nie jest godny potępienia. Zanim jednak zajmę się powyższym problemem, uporządkujmy terminologię. Bogusław Wolniewicz określił, czym jest wola w tekście pod tytułem Motywy i motywacje, znajdującym się w 4 tomie filozofii i wartości. Kwestia ta cofa nas nieuchronnie do wykładu profesora Wołowskiego sprzed 2 tygodni. Mianowicie chodzi tutaj o przedstawiony na tamtym wykładzie schemat działania człowieka w najpełniejszej wolniewiczowskiej wersji, ujęty w artykule Hedonizm i obowiązek. Bogusław Wolniewicz stwierdza, iż wola nie jest w schemacie działania człowieka żadną osobną dyspozycją czy też władzą, a jest jedynie, jak to określa, sposobem wzajemnego powiązania inteligencji z usposobieniem. Nie będę tutaj kontynuował tego wątku. Osobom zainteresowanym polecam zapoznanie się szczegółowo z tym schematem, z teorią działania według Wolniewicza, który zawiera 3 możliwe połączenia pomiędzy inteligencją i usposobieniem. Scharakteryzowanie samej woli nie jest oczywiście równoznaczne z określeniem tego, czym jest wola wolna. To z kolei pojęcie autor rzeczy i faktów wyjaśnił w tekście pod tytułem Determinizm i odpowiedzialność w 3 tomie filozofii i wartości. Zdaniem Wolniewicza wolna wola byłaby zdolnością do podejmowania aktów woli, rozumianych jako akty niepodlegające przyczynowej determinacji, a jednak wywołujące skutki w rzeczywistości. Akty woli miałyby więc skutki nie mając przyczyn, będąc więc zjawiskiem sui generis. Wydaje się, że na co dzień, w myśleniu potocznym, a nie filozoficznym, myślimy właśnie w ten sposób. Filozof nazywa tak pojętą wolność woli wolnością metafizyczną. Jednak wskazuje zaraz obok, że jest sporne, czy tak rozumiana wolność w ogóle istnieje, a nawet czy jest sens o niej mówić. W każdym razie część filozofów uważa, że tak rozumiana wolna wola jest dla człowieka konieczna, aby zasługiwał on na pochwałę albo naganę ze strony innych członków społeczności. Takie rozumienie wolnej woli kieruje nas ku szerszej perspektywie filozoficznej.
Z punktu widzenia filozofii współczesnej wolna wola, rozumiana jako zdolność do aktów woli nieposiadających przyczyny, jest najbardziej liberalną z jej możliwych definicji. Zwolenników takiej koncepcji nazywa się obecnie libertarianami. Jeśli chodzi o wolną wolę, nie myśl oczywiście z libertarianizmem jako kierunkiem społeczno-politycznym. Jeden ze zwolenników takiej koncepcji wolnej woli, Roderick Chisholm, ujawnił bez żadnych intelektualnych hamulców w sposób filozoficznie odważny i szczery, czym jest wolna wola w takim liberalnym rozumieniu. Według niego, i tutaj cytuję w moim tłumaczeniu z angielskiego, każdy z nas, kiedy działa, jest pierwszym nieruchomym poruszycielem. Prime mover and move. W naszym działaniu sprawiamy, że pewne zdarzenia zachodzą i nic, jak też nikt, nie przyczynia się do tego, że to my powodujemy te zdarzenia. Chisholm przypisuje więc człowiekowi w istocie boską prerogatywę, używając nieprzypadkowo retoryki filozoficznej wziętej właściwie wprost ze świętego Tomasza z Akwinu. W ostatnich 20 latach najbardziej wpływową definicją wolnej woli jest definicja wiążąca wolną wolę z najbardziej intuicyjnym typem odpowiedzialności moralnej człowieka. Definicja ta może zostać wyrażona w sposób następujący. Wolna wola to unikalna zdolność osoby do kontroli swoich działań, stanowiąca warunek konieczny dla moralnej odpowiedzialności tej osoby. Przy czym moralna odpowiedzialność oznacza tutaj, iż podmiot zasługuje na nagane czy też pochwałę za swój czyn, a więc że może zostać za swoje działanie w przypadku nagany właśnie potępiony. Stąd jest to intuicyjne, zdroworozsądkowe rozumienie odpowiedzialności moralnej we współczesnej filozofii nazywane zasługą podstawową, basic desert. Przez lata jednak bardziej wpływała była inna definicja, która nie wiązała bezpośrednio wolnej woli z pojęciem odpowiedzialności. Definicja ta odwoływała się do wolności wyboru, a więc do istnienia alternatyw. A wolna wola oznacza w niej zdolność do podjęcia innego działania niż to faktycznie podjęte przez daną osobę. Dla nas ważne jest jednak to, że w oparciu o definicję pierwszą, łączącą wolną wolę z odpowiedzialnością moralną, pojawił się we współczesnej filozofii pogląd zwany sceptycyzmem względem istnienia wolnej woli. Pogląd ten może być uzasadniany bardziej filozoficznie lub bardziej naukowo, z powołaniem się na wyniki badań neurofizjologicznych. I według mnie tak rozumiany filozoficzny sceptycyzm względem istnienia wolnej woli pozostaje w silnej opozycji do poglądu Bogusława Wolniewicza. Sceptycy, zwani również twardymi inkompatybilistami, uważają po pierwsze, że wolna wola nie istnieje. I to niezależnie od tego, czy świat jest zdeterminowany, czy też nie. A w tym ludzkie działanie. Powołując się na eksperymenty myślowe i zakładając, że świat jest przyczynowo zdeterminowany, wskazują oni, że nie ma w istocie żadnej różnicy pomiędzy sytuacją, w której nasze działania są nieuchronnie powodowane prawami przyrody oraz poprzednimi zdarzeniami, a sytuacją, w której bylibyśmy poddawani na co dzień bezpośrednim manipulacjom i kontroli ze strony podmiotów trzecich. Na przykład jakichś bezwzględnych naukowców, którzy przejęliby władzę nad naszym mózgiem. W ostateczności determinizm ma według sceptyków skutki analogiczne jak manipulacja, nie pozwala na przyjęcie istnienia wolnej woli. Z drugiej jednak strony, gdy przyjmiemy tak jak Chisholm, że akt woli jest samoistny i pierwotny i że stanowi niezależną przyczynę zmiany w świecie, to zdaniem sceptyków oznacza to tyle, że również nie mamy kontroli nad własnymi działaniami. A one same są w takim przypadku wyłącznie rezultatem trafu i chaosu, nie będąc niczym uwarunkowane. W konsekwencji powstaje tutaj paradoks, a nawet pad. Stąd też nie można nikomu na poważnie czynić zarzutu, że rzeczywiście zasłużył na nagany za swój czyn. Można to robić ewentualnie tylko dla pewnych przyszłych celów, jak prewencja społeczna, czy też korekcja sprawcy, lub też ochrona publiczna innych członków wspólnoty. Kluczowy dla sprzeczności z poglądami Bogusława Wolniewicza jest więc skutek, jaki wyprowadzają z braku istnienia wolnej woli sceptycy. Wolna wola nie istnieje, a więc nie istnieje też moralna odpowiedzialność polegająca na tym, że człowiek rzeczywiście zasługuje na karę za swój naganny czyn. Nikt nie zasługuje na karę, ponieważ nikt nie posiada wolnej woli, która byłaby warunkiem koniecznym dla przypisania tej odpowiedzialności moralnej, opartej na tzw. zasłudze podstawowej. Uzasadnienie dla kary nie może być skierowane nigdy w przeszłość. Kara nie należy się sprawcy. Właśnie to byłoby niesprawiedliwe. Kara nie może być więc odwetem, nawet odwetem umiarkowanym, tak jak uważał Wolniewicz, czyli kara nie może być odpłatą za czyn.
Teza ta jest wprost sprzeczna z poglądem Wolniewicza na ideę sprawiedliwości w jej najszerszym formalnym rozumieniu, gdzie sprawiedliwość to to, co się komuś po prostu należy. Teza ta jest również wprost sprzeczna z teorią kary Bogusława Wolniewicza, która głosi, iż kara nie może służyć celowi utylitarnemu, to znaczy prewencji czy też korekcji sprawcy. Kara ma być oddaniem sprawiedliwości, oddaniem tego, co się komuś należy. Kara ma więc zawsze wyłącznie jeden cel – represję. Natomiast prewencja i resocjalizacja mogą być ewentualnie skutkiem ubocznym tej represji karnej. Natomiast nowym pomysłem sceptyków w zakresie teorii kary jest propozycja filozofa Grega Caruso, który uważa, iż powinniśmy w ogóle zrezygnować z karania sprawców, a w to miejsce wprowadzić, jak to nazywa, model zdrowia publicznego kwarantanny. Model ten nie opiera się na karaniu, a na korzystaniu zamiast tego przez społeczeństwo ze swoiście pojętej obrony koniecznej i umieszczaniu sprawcy przestępstwa w kwarantannie, tak jak w kwarantannie umieszcza się nosiciela groźnego wirusa. Analogia z nosicielem wirusa ma pokazać, że sprawca przestępstwa nie odpowiada za swój czyn, tak jak nosiciel groźnego wirusa nie odpowiada co do zasady, za zarażenie się wirusem. Społeczeństwo w obronie koniecznej chroni się przed kolejnymi prawdopodobnymi zbrodniami danego osobnika, tak jak chroni się przed wirusem. Jednak ani nosiciel wirusa, ani też zbrodniarz nie odpowiadają w istocie za swoje działania. Powstaje pytanie. Jakie argumenty filozoficzne Bogusława Wolniewicza są odpowiedzią na poglądy sceptyka? I teraz podam Państwu swoje interpretacje, które jednocześnie scharakteryzują w bardziej szczegółowy sposób pojęcie wolnej woli w ujęciu Wolniewicza. Przecięcie to jest bardzo istotne, ponieważ Wolniewicz był akceptował właśnie był zwolennikiem represji karnej i odpowiedzialności moralnej opartej właśnie o zasługę podstawową. Po pierwsze, naturalną strategią dla odparcia argumentów sceptyka jest potwierdzenie, iż Wolniewicz uważał, że istnieje coś takiego jak wolna wola. Sceptyk uznaje, iż brak wolnej woli jest przesłanką braku odpowiedzialności moralnej, stąd kwestionując przesłankę, kwestionujemy wniosek. Pamiętajmy jednak, że nie może to być tylko proste wskazanie, że dla Wolniewicza wolna wola istnieje. Ale musi to być taki rodzaj wolnej woli, który pozwala na karanie sprawców ze względu na to, że zasłużyli w istocie na karę. Najbardziej szczegółową odpowiedź w zakresie związku pomiędzy wolną wolą i odpowiedzialnością wskazał filozof we wspomnianym już artykule pod tytułem Determinizm i odpowiedzialność. Myśl tam zawarta stanowi oryginalny wkład Wolniewicza do problematyki wolnej woli i moralnej odpowiedzialności. Myśli takiej nie odnalazłem, zapoznając się ze stanem obecnej literatury anglojęzycznej właśnie w zakresie istnienia wolnej woli we współczesnej debacie filozoficznej. Bogusław Wolniewicz odwołuje się w tekście do drugiej z definicji wolności woli, o której już wcześniej mówiłem, a więc z tej, która uważa, że wolność woli to zdolność do postąpienia inaczej niż postąpiłem. A następnie zastanawia się nad tym, co oznacza, iż sprawca mógł był postąpić inaczej. Co ciekawe, Wolniewicz mówi tam o wolnej woli właśnie w kontekście odpowiedzialności, tym samym de facto łączy te dwie definicje wolnej woli. Uważa on, iż na gruncie filozofii prawa zwrotowi temu należy nadać sens empiryczny, który odwołuje się do zachowania innych ludzi jako normy gatunkowej, będącej punktem odniesienia dla oceny zachowania sprawcy nagannego czynu. Mianowicie, jeżeli kiedykolwiek zdarzyło się, że ktoś zachował się inaczej niż sprawca, oznacza to, że postępowanie sprawcy nie było bezwzględną normą gatunkową, a więc czymś, co usprawiedliwiałoby go, wyłączając odpowiedzialność. Wolniewicz nie neguje oczywiście możliwości niepoczytalności sprawcy i innych powszechnie przyjętych przesłanek wyłączających winę w prawie karnym, a więc zgodę mógł był postąpić inaczej, stosuje się do sprawcy już po uwzględnieniu takich przesłanek. Chodzi więc o podmioty w pełni świadome. Filozof nazywa powyższe rozumienie możliwości możliwością pseudo-diodorową. Nazwa ta pochodzi od filozofa Diodora Kronosa ze szkoły megaerejskiej, który twierdzi, iż możliwe jest tylko to, co jest lub będzie. Wolniewicz natomiast modyfikuje to twierdzenie, stąd właśnie określenie pseudo-diodorowa, w sposób następujący. To, że przykładowy Jan Kowalski mógł postanowić lub postąpić inaczej, oznacza tyle, że ktoś inny, Adam Nowak, znalazłszy się w tej samej sytuacji, faktycznie tak postanowił lub właśnie postąpił. Cały ciężar filozoficzny przesunięty zostaje wtedy na znaczenie sformułowania w takiej samej sytuacji. Sąd musi określić, jaki poziom ogólności stanów faktycznych w sprawie jest wystarczający do tego, aby można było stwierdzić ich tożsamość dla celów przypisania winy i wymierzenia kary.
Nigdy oczywiście nie mamy tutaj do czynienia z tożsamością w sensie właściwym, ponieważ nie ma dwóch takich samych sytuacji. Chodzi jednak o to, aby był to taki rodzaj tożsamości, który będzie odpowiedni dla przypisania winy, a więc odpowiedni dla celów sprawiedliwości i oddania tego, co się komuś należy. Możliwość pseudo-Diodorowa jest opisywana przez Wolniewicza w języku formalnej logiki modalnej i stanowi przykład, w jaki sposób można zastosować tę logikę do analizy kluczowego zwrotu dla pojęcia wolnej woli, a więc zwrotu, że dany X mógł w danej sytuacji postąpić inaczej. Zdaniem Wolniewicza prawu karnemu wystarczy możliwość pseudo-Diodorowa, wystarczy tak zwany, jak to nazywa, casus comparabilis, przypadek porównawczy, a wskazanie takiego przypadku załatwia sprawę. Cytując Wolniewicza, opisany powyżej rodzaj możliwości jest warunkiem koniecznym i wystarczającym, by uznać, że sprawca X odpowiada za to, co postanowił i zrobił. Nie ma potrzeby rozstrzygać, czy miał przy tym wolną wolę, czy nie. Starczy, że miał jej tyle, co był porównawczy Y. Być może znaczy to, że nie miał jej wcale. To nie szkodzi, na jego odpowiedzialność nie wpływa. Słowa te mogą być dla sceptyka względem istnienia wolnej woli szokujące. Jego zdaniem brak wolnej woli definitywnie unicestwia właściwą odpowiedzialność moralną. Wolniewicz natomiast wskazuje, że istotna dla odpowiedzialności jest wolność woli względna. To znaczy taka, jaką mają wszystkie dorosłe i świadome podmioty, o ile ją mają. Pogląd taki wynika moim zdaniem ze szczególnego pojmowania przez Wolniewicza idei sprawiedliwości jako wartości perfekcyjnej, ponadnaturalnej. Sceptycy to natomiast naturaliści, choć przecież ich pogląd o braku wolnej woli jest poglądem typowo metafizycznym, właściwie niedowodliwym empirycznie. Sprawiedliwość trzeba uznać zdaniem Wolniewicza za fenomen etycznie pierwotny dla człowieka, na równi z egoizmem, współczuciem i złośliwością. To słowa z tekstu o etyce Schopenhauera. Zauważmy, że wolności nie ma wśród tych antropologicznie pierwotnych fenomenów. Podkreślmy również, że Wolniewicz wysuwa tutaj argument za zasadnością odpowiedzialności moralnej w jej podstawowym sensie, nie przesądzając, czy wolna wola istnieje, czy też nie. Choć lepiej powiedzieć może, że istnieje ona zawsze, ale jest jaka jest. I wtedy nie mamy w ogóle filozoficznego problemu wolnej woli. Na gruncie filozofii Wolniewicza można odpowiedzieć jednak sceptykowi na kilka jeszcze sposobów. W dużo późniejszym tekście o idei losu Wolniewicz wskazuje, iż w ciągu życia człowiek natrafia na sytuacje rozstajne. To jest takie, gdzie może wybierać co najmniej spośród dwóch możliwości. Filozof mówi tutaj, że w takich sytuacjach rozstrzygamy my, nie los, choć on nam ten wybór daje, a nie my sobie. Ponadto w sytuacji rozstajnej akt wyboru jest małą przyczyną, która powoduje wielkie skutki. A z kolei przeznaczenie nie wyklucza wolnej woli, tylko ją ogranicza. Twierdzenia te przytoczone w oderwaniu od innych tekstów Wolniewicza mogłyby skłaniać do tezy, iż podziela on taki sam pogląd jak Roderick Chisholm, a więc uznaje, że dokonujemy zmiany w świecie w sposób samoistny, samymi pierwotnymi aktami woli, które nie mają z kolei swoich przyczyn. Oczywiście przyjęcie takiej tezy byłoby wygodne, ponieważ mielibyśmy kolejny argument wobec sceptyka. Teza taka byłaby jednak moim zdaniem nieprawdziwa. Wrócić należy tutaj do starannie budowanego przez Wolniewicza schematu ludzkiego działania, o którym mowa była 2 tygodnie temu. Kluczowym dla tej całej teorii działania jest pojęcie charakteru. Charakter, zdaniem Wolniewicza, jest wrodzony, idzie w tym za Schopenhauerem. Na usposobienie człowieka składa się interes i charakter. Interes według Wolniewicza jest gatunkowy, a charakter osobniczy, ale wrodzony. Powstaje pytanie, gdzie tu miejsce na wolną wolę? Wracamy do wykładu profesora Opolskiego sprzed 2 tygodni. Możliwe są moim zdaniem 2 odpowiedzi. Obie na korzyść tezy o istnieniu wolnej woli w filozofii Wolniewicza. Po pierwsze, nawet jeżeli charakter jest wrodzony, to nie oznacza to, że nie mamy wolnej woli. Jest to twierdzenie w pełni zgodne z najbardziej popularnym kierunkiem filozoficznym w zakresie wolnej woli, a więc kompatybilizmem. Teorię działania Wolniewicza umieścić należałoby według mnie w tej wielkiej tradycji łączonej przede wszystkim z Hume'em, która obstaje przy tym, że istnienie wolnej woli jest zgodne z determinizmem, a więc przyczynowym uwarunkowaniem ludzkiego działania. Współczesne rozumienie determinizmu pozwala im objąć również związki przyczynowe, które tylko zwiększają prawdopodobieństwo zdarzenia, ale nie muszą go koniecznie powodować. Takie było rozumienie determinizmu do początku XX wieku.
Kompatybiliści uważają, iż nie można oderwać aktu woli człowieka od jego charakteru. W przeciwnym wypadku akt woli wisiałby gdzieś w powietrzu. To, że nie można oderwać aktu woli od charakteru człowieka, nie oznacza jednak, iż charakter nie może być oceniany moralnie, a dany sprawca odpowiedzialny przed prawem. Dorosły, świadomy człowiek ma taki wypracowany przez lata stopień kontroli, który pozwala mu zaciągać zobowiązania. A jego przeszłość nie kontroluje go w sposób, jaki chcieliby sceptycy. A więc na zasadzie analogii z jakimś manipulatorem, który umieszcza pewnego rodzaju urządzenie w mózgu, wdziera się do mózgu i przyjmuje w pełni kontrolę nad podmiotem i steruje jego codziennymi działaniami. Po drugie, możliwa jest jeszcze inna interpretacja, nawiązująca właśnie do tego, co przedstawił profesor Okułowski w wykładzie o sumieniu. Wolność woli mieściłaby się tutaj gdzieś pomiędzy interesem a charakterem w skłonnościach społecznych. Taki trop jest również wyraźnie obecny u wybitnego badacza nauk kognitywnych Michaela Gazzaniga. Uważa on, iż siedliskiem zarówno wolnej woli, jak i odpowiedzialności nie jest mózg, to znaczy nie jest nim pojedyncza osoba, lecz oba te fenomeny istnieją pomiędzy mózgami, w stosunkach społecznych, między ludźmi. Tak jak zdaniem Gazzaniga nie da się nic powiedzieć o ruchu samochodowym poprzez analizę pojedynczego auta, tak też nie da się zrozumieć wolnej woli, pozostając na poziomie neuronalnym mózgu. Wolna wola pojawiła się zdaniem badacza jako skutek emergentnych cech świadomości. Podobnie odpowiedzialność, która jest zdaniem kognitywisty, aspektem życia wywodzącym się z wymiany społecznej, a wymiana społeczna wymaga więcej niż jednego mózgu. Kiedy co najmniej dwa mózgi wchodzą ze sobą w interakcję, zaczynają się wyłaniać nowe, niemożliwe do przewidzenia zjawiska i powstaje nowy zbiór reguł. To jest właśnie emergencja. Na poziomie fizyki oznacza ona, zdaniem Gazzaniga, przejście z atomowego poziomu organizacji opisywanego przez mechanikę kwantową na poziom makroobiektu opisywany przez mechanikę klasyczną. Oba te opisy nie są ze sobą sprzeczne, a komplementarne, biorąc pod uwagę całość rzeczywistości. Podobnie w biologii istnieją różne poziomy organizacji. Na podstawie zdeterminowanego poziomu neuronalnego nie da się zbudować, idąc do góry, zdeterminowanego modelu służącego do przewidywania ludzkich myśli, tak jak chcieliby tego naukowi redukcjoniści, którzy uważają, że najpierw trzeba zejść do najniższego poziomu biologicznej organizacji człowieka, po to, aby potem, idąc w górę, wyjaśnić w całości kwestię świadomości i braku istnienia wolnej woli. Intuicję filozoficzną związaną z emergencją miał także Bogusław Wolniewicz, wskazując przy okazji omawiania pojęcia charakteru, iż w człowieku odzywa się jakiś daimonion, który co prawda przemawia przez system nerwowy, ale jednocześnie wydaje się, że pochodzi spoza przyrody. Wolniewicz podkreśla, iż w przyszłości uda się może zredukować duchową stronę człowieka wyłącznie do przyrodniczej. Jednak zmieni się wówczas zupełnie znaczenie tego, co dziś nazywamy przyrodą. Cytuję. Ani duch nie okaże się wtedy materią, ani materia duchem, lecz wpłynięte zostaną przez coś trzeciego, dla nas dziś niepojętego. Na koniec pozostawiłem najbardziej kontrowersyjną strategię wobec sceptyka względem wolnej woli, wynikającą z filozofii Wolniewicza. Strategia ta opiera się wyłącznie już o argumenty metafizyczne i będzie niewątpliwie kontrowersyjna dla każdego naturalisty. Załóżmy, że wolna wola nie istnieje, a przy tym załóżmy, że odpowiedzialność moralna ludzi jest całkowicie uzasadniona i chodzi o odpowiedzialność w tym sensie, jaki kwestionują sceptycy, to znaczy w sensie rzeczywistego zasługiwania na karę. W jaki sposób możliwe jest karanie retrybutywne, a nie tylko utylitarne w sytuacji, gdy nie ma wolnej woli? Według mnie z filozofii Wolniewicza można wyciągnąć tutaj następujące metafizyczne wnioski. Po pierwsze, w przeciwieństwie do wolnej woli, właśnie pierwotna metafizycznie i etycznie jest sprawiedliwość. Po drugie, sprawiedliwość jest wartością perfekcyjną, która istnieje niezależnie od tego, czy ktokolwiek ją realizuje w swoich działaniach. Wolniewicz nazywa sprawiedliwość cechą boską, jedyną cechą boską. Podobnie pierwotne jest zło moralne, po trzecie, które zdaniem Wolniewicza jest siłą kosmiczną, która istniała we wszechświecie, zanim się pojawiliśmy i która tylko realizuje się obecnie, na przykład poprzez ohydne morderstwa, wykraczające poza granice człowieczeństwa. No żaden sceptyk by tak nie powiedział, że zło moralne to siła kosmiczna. Po czwarte, obowiązkiem człowieka jest wyrównywanie krzywd. Zdaniem Wolniewicza, wszelka krzywda niewyrównana na Ziemi nie będzie wyrównana nigdy. Na zawsze pozostanie zapisana w księgach wieczystych wszechświata,
jako czyjeś nieme wołanie o pomoc do pustego nieba. Jaki z tego wniosek? Nawet jeżeli wolna wola nie istnieje, to ludzie mają etyczny obowiązek walczyć ze złem moralnym jako siłą kosmiczną, dla której człowiek jest tylko nośnikiem. Elementem walki ze złem moralnym jest karanie sprawców zbrodni, niezależnie od tego, czy mają wolną wolę, jakiej chcieliby sceptycy. Elementem walki ze złem jest skazywanie na karę śmierci sprawców ohydnych morderstw, niezależnie od tego, czy mają oni wolną wolę, jakiej chcieliby sceptycy. Poprzez zbrodniarzy w świecie pleni się zło moralne i konieczne jest w takim przypadku przywracanie ładu moralnego. A jest to możliwe wyłącznie poprzez represję karną. Represja karna jest strażniczką moralności i sprawiedliwości jako wartości perfekcyjnej. Ludzie mają obowiązek wprowadzania sprawiedliwości w kosmosie, niezależnie od antropologicznych uwarunkowań ludzkiej natury. Według mnie nie musimy jednak w praktyce wyciągać aż tak silnych wniosków metafizycznych, szczególnie w dyskusji ze sceptykiem, gdyż Bogusław Wolniewicz pozostaje moim zdaniem przynajmniej zwolennikiem istnienia wolnej woli właściwej dla kompatybilizmu. A charakter człowieka, mimo że wrodzony, może być oceniany pod kątem odpowiedzialności moralnej i prawnej. Taki jest dominujący pogląd wśród kompatybilistów, którzy w większości uważają za filozofem Peterem Strawsonem, to są lata 60. XX wieku, że emocje potępienia kierowane wobec sprawców są fenomenem biologicznym pierwotnym, nieusuwalnym. Tym samym istnieją w filozofii Wolniewicza argumenty dotyczące wolnej woli, skrojone również dla naturalisty. I na koniec chciałbym podkreślić, zdaniem Bogusława Wolniewicza, wolna wola ujawnia się w ludzkim życiu nader rzadko. Tutaj dwa cytaty. Po pierwsze, w większości życie przebiega jak lot samolotu sterowanego automatycznym pilotem, a po drugie, odruch to podstawowy mechanizm naszych zachowań. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zanim Państwu oddam głos, pozwolę sobie na dwa słowa własnego komentarza. Otóż dwa, jak sądzę, były cele tego referatu i to sprawiło, że on nie był łatwy. Pierwszym celem, chyba głównym, zasadniczym, no, jest odparcie. Tutaj bym zastąpił słowo sceptycy słowem mocniejszym. To jest w istocie odparcie nihilizmu. Także utylitaryzmu. No, utylitaryzm nie musi być nihilizmem, ale myślę, że utylitaryzm jest tu na drugim planie. Natomiast odparcie nihilizmu, braku wiary w cokolwiek, przede wszystkim sprawiedliwości. To był cel główny, a do realizacji tego celu no, niezbędne było związanie no, kategorii sprawiedliwości czy kary z kategorią wolnej woli. I tu idea Wolniewicza jest taka. Myślę, że warta wskazania, rozwinięcia. Mianowicie wolna wola to bardzo trudne zagadnienie. Jedno z najtrudniejszych, jakie w ogóle w filozofii może się pojawić. O tym wspominał chociażby Leibniz w XVII wieku. I Wolniewicz mówi teraz, nie trzeba się wdawać tutaj w żadne skomplikowane deliberacje metafizyczne, żeby rozstrzygać problemy praktyczne, problemy moralne. W tym celu wystarczy tutaj takie pojęcie, o którym pan Karol mówił, możliwości pseudodiodorowej. No i wtedy cała rzecz, powtarzam to za prelegentem, sprowadza się w oczach sądu i w oczach publiczności, sprowadza się do tożsamości sytuacji sprawcy, prawda? To znaczy, pan coś zrobił, a ja zrobiłem inaczej. I teraz trzeba tę ustalić sytuację, która byłaby wspólna dla pana i dla mnie, żeby można było porównywać, prawda? Odpowiedzialność za czyny jest wtedy, kiedy w tej samej sytuacji pan inaczej się zachowuje, a ja inaczej się zachowuję. Wtedy jedno zachowanie jest godne kary czy pochwały, drugie przeciwnie. Więc tak to jest u Wolniewicza. Natomiast drugi cel, wracam do referatu, no, który jest celem nieuchronnym, to jest samo to wyrażenie wolna wola, sama kategoria wolnej woli. No i powtórzę, to jest jedna z najtrudniejszych spraw i tutaj akurat ten referat sprawy tu w żaden sposób nie
nie posuwa do przodu, tak się kolokwialnie wyrażę. Coś bym na ten temat miał do powiedzenia, ale to na sam koniec tych wyborów. Więc jeszcze raz. To, co Pan przedstawił w referacie, to jest odparcie tego, co się pleni masowo od, Pan mówił, od lat 20, no profesor Wojciech pewnie powiedział od 200, przynajmniej od Beccarii, no utylitaryzm i później nihilizm. Bardzo proszę, co z Państwa? Ja bym tylko prosił, gdyby Pan powiedział Panu o dwóch dzisiejszych definicjach wolnej woli. Jedna ta, którą Pan nazwał wcześniejsza, że wolna wola to polega na tym, że ktoś mógłby postąpić inaczej niż postąpił, co oczywiście należałoby wykazać, że to jest możliwe, a wydaje się to trudne. Ale drugą Pan podał dość szybko, a ona była dużo dłuższa. Gdyby Pan ją wyraźnie powtórzył, to bym sobie... Druga definicja właśnie, ona została podana właśnie raczej przez sceptyków. To jest unikalna kontrola człowieka nad swoimi działaniami, która może być warunkiem koniecznym dla Ale jak ona brzmi, bo Pan ją komentuje, a jak tak. ona brzmi? Nie, właśnie to jest podanie, wolna wola to, dosłownie, jest tłumaczenie z angielskiego, wolna wola to unikalna zdolność osoby do kontroli swoich działań, stanowiąca warunek konieczny dla moralnej odpowiedzialności tej osoby. Zdolność do kontroli swojego postępowania. Tak. Stanowiąca warunek konieczny dla moralnej odpowiedzialności tej osoby. To jest dziwna definicja. No, to jest filozofia analityczna, współczesna, anglojęzyczna powiedzmy. Natomiast to nie jest definicja pełna, ponieważ trzeba tutaj jeszcze doprecyzować te kwestie moralnej odpowiedzialności, co to znaczy właśnie. I ta moralna odpowiedzialność znaczy tyle, że ktoś rzeczywiście, jak oni to nazywają, zasługuje na naganę lub pochwałę, że ktoś rzeczywiście zasługuje na karę. Czyli to, że ma zasługiwać na karę, nie może wynikać z celów utylitarnych, ponieważ będzie to lepsze dla społeczeństwa, tylko ma to wynikać z jego istoty, że zasługuje na tę karę. I zdaniem tych sceptyków właśnie, z jego istoty nie wynika to, że ma zasługiwać na karę, ponieważ niezależnie od tego, czy świat jest zdeterminowany, czy też nie, nic z nas nie ma wolnej woli. Ponieważ jeżeli świat jest zdeterminowany, jesteśmy podobni do osób, które byłyby przez właściwie cały czas manipulowane w swoich działaniach. Tak, ale przepraszam, że przerywam, ta definicja, której się domagał Pan Stanisławek, no to dałaby się w taki tradycyjny sposób sformułować. Tutaj przypomniały mi się słowa jednego z cytowanych filozofów, który wolną wolę człowieka porównuje do sytuacji Pana Boga, że to jest jakaś tam odmiana kreacji, prawda? Tak. Więc wolna wola to by była zdolność zapoczątkowania czy uruchomienia łańcucha przyczynowo-skutkowego. Dokładnie, to jest właśnie ten czysto... Akt woli jest czymś, co zapoczątkowuje ciąg przyczynowo-skutkowy, a sam nie ma przyczyny, prawda? To jest właśnie ta prerogatywa metafizyczna. W sprawie tej definicji, to nie jest żadna definicja, tylko po prostu twierdzenie, że posiadanie wolnej woli jest warunkiem koniecznym odpowiedzialności. To nie wygląda na definicję. No ja bym się zgodził tutaj, to nie jest klasyczna definicja, powiedzmy, tylko rzeczywiście połączenie dwóch pojęć. Jedno ma być konieczne. Ma być konieczne do drugiego, ale jest to nazywane definicją przez filozofów, ale jak wiemy, filozofowie mają różne poglądy również na definicję. Jest jeszcze trzecia w ogóle definicja przyjmowana przez tych liberałów, powiedzmy. I ona uważa, że wolna wola to jest zdolność do tworzenia samoistnie własnych celów życiowych, na przykład. Oni tak to nazywają. Ja się z tym też zupełnie... To może ja od razu powiem, do czego doszedłem i jakoś mi się wydaje, że profesor Bąkiewicz by się z tym zgodził. Żadna definicja nic tu nie da. I naiwnością jest oczekiwanie dobrej definicji, bo to 2,5 tysiąca lat upłynęło, odkąd ludzie tam sobie uświadomili, że jest wolna wola. Nikt nie dał zadowalającej, włącznie z Leibnizem, Kantem. Profesor Wolniewicz by, myślę, w ten sposób powiedział, przyparty do muru, bo to znowu on jakoś nie miał czasu sobie tekstu przygotować na ten temat, że to z wolną wolą jest podobnie jak z losem.
Proszę zerknąć na ten tekst o idei losu. Tam się mówi, że los nie da się w żadne pojęcie zamknąć. Ja nie można dać teorii losu, bo to jest jakaś kategoria totalna. I podobnie jest z wolną wolą. Proszę zwrócić uwagę, że akurat te dwie sprawy, wolna wola i los, są ze sobą no, ściśle sprzężone. Nie ma sensu mówić o wolnej woli bez losu i odwrotnie. No, los dla nas by nie miał znaczenia, gdyby nie wolna wola. Otóż można mówić o idei wolnej woli. Tak samo jak o idei losu można mówić o idei wolnej woli. I tutaj Woliwicz powołuje się na Kanta. Mówi, że idea wedle Kanta to jest pewna zasada regulatywna, organizująca szczególny sposób myślenia o świecie, to znaczy wstawiająca nas, wrzucająca nas w pewną obiektywną, metafizyczną perspektywę. Kiedy mówimy o wolnej woli, to mówimy o perspektywie. I teraz, no nie chciałbym tu koreferatu robić, więc tylko zasygnalizuję i wrócę do sprawy później, jak zdążymy. Ja przeglądałem wszystko, co na temat wolnej woli profesor napisał i wyróżniłem cztery definicje, czy cztery pojęcia, które ewidentnie się różnią, no tak najkrócej tutaj. Pierwsza definicja... Na czyje to są definicje Woliwicza? Woliwicza. Czy referuje go? Woliwicza. Jego... Jego cztery jego definicje. Tak, tak. Profesor Woliwicz, cztery... Cztery, tak. Pierwsza to jest wolna wola jako niezależność od praw przyrody. To w kilku tekstach się pojawia. Niezależność od praw przyrody. Druga, no to omawiana dziś tutaj szeroko możliwość pseudo-Diodorowa. To przecież nie jest to samo. Trzecia to jest możliwość zmiany zasad życia. To się pojawia w drugim tomie filozofii i wartości przy okazji omawiania poglądu Kanta, że to zdaniem Kanta zmiana zasad życia leży w naszej gestii i to jest i to właśnie wolna wola się do tego sprowadza. A czwarta definicja to jest przygodne rozstrzygnięcie w sytuacji rozstajnej. Też pan Karol o tym mówił. Czy postawić na białe, czy postawić na czarne. Tutaj decyzja należy do nas, a nie do losu. Przytaczał pan to, chociaż los nam daje taką możliwość wyboru. I teraz no, takie wrażenie jest, że to sprzeczne jakoś, jak to u Woliwicza. Sprzeczne cztery koncepcje, nieuzgodnione. Otóż od 2010 roku, od tego tekstu o idei losu, to się wszystko pięknie da ułożyć. To nie są żadne definicje, tylko to są cztery aspekty wolnej woli. To są cztery widoki, tak jak się nie da definicjami teorii dać giewontu. No niech państwo ujmą, czym jest dla człowieka giewont. W jakiejkolwiek deskrypcji. To trzeba na niego spojrzeć od Doliny Strążyńskiej albo od Kopy Kondrackiej. Mamy różne aspekty, wtedy wiemy, co to jest giewont. Podobnie z ideą losu. Więc to nie są definicje u Woliwicza, tylko to są różne rzuty czy różne widoki wolnej woli. I one się układają w pewien taki spójny koncept, który ja poszukałem jakiejś najbardziej ogólnej. I taka najbardziej ogólna formuła dotycząca wolnej woli, ona się pojawia w Głosie Racjonalnym, odcinek 21, 9 minuta. Woliwicz mówi, bez żadnych wstępnych tutaj przygotowań, wolna wola to zdolność kierowania się prawdą. No proszę zauważyć, zdolność kierowania się prawdą to zgadza się z niezależnością od praw przyrody, bo i prawda, i kierowanie się prawdą jest czymś, co wykracza poza przyrodę. To się zgadza. Zgadza się z możliwością pseudo-Diodorową, bo ta zdolność kierowania się prawdą jest zdolnością gatunku. To znaczy, gatunkowa zdolność kierowania się prawdą polega na tym, że jedni się kierują prawdą, a inni się nie kierują. I mamy tutaj przejście do możliwości pseudo-diodorowej, prawda? No i jeszcze dwa aspekty szczegółowe, nie chcę tutaj przeciągać, tylko przypomnę, że ta czwarta niby definicja to była definicja właśnie wyboru w sytuacji rozstajnej i jeszcze była i zmiana zasad życia.
Więc ja bym tak dowiedział, że tutaj po prostu to na przykład, co Pan tutaj przytaczał, co Pan opowiadał o tych mądrościach analityków anglosaskich, współczesnych, no to oni tam cały czas stają na głowie, żeby, jakąś teorię zbudować. No, się żadnej teorii nie zbuduje. Może jeszcze jedną rzecz odpowiem i milknę. Tylko potrzebna mi jest tablica. Tam jest w tym artykule o idei losu rysunek. Bardzo prosty rysunek. Mamy takie pole losu określone jako Z. I to Z to jest, proszę Państwa, życiowa przestrzeń możliwości. To jest wszystko, co komukolwiek z ludzi może się przytrafić. I tutaj mamy naniesione losy indywidualne. Pole LX, czyli to by było pole losu XA. Tutaj będzie pole losu Y. I tutaj jeszcze jakieś pole losu... co tutaj dać? Z. Z, prawda? I Wolniewicz mówi, że iloczyn wszystkich, ja tutaj trzy indywidualne narysowałem, a trzeba narysować 8 miliardów, bo tyle nas jest w populacji, więc 8 miliardów tych pól indywidualnych daje iloczyn i tym iloczyn to jest dola ludzka. Dola ludzka to jest wszystko, co się może przytrafić każdemu. Na przykład złamać nogę, albo umrzeć, albo się zakochać. To się mieści w doli ludzkiej. I teraz ja myślę, że w doli ludzkiej mieści się wolna wola. Wolna wola należy do tego obszaru doli ludzkiej. A tak mi przyszło do głowy, no na pytanie takie ontologiczne, co to jest wolna wola, jakby Wolniewicz odpowiedział. Nie mamy tutaj wyboru. Wolna wola to jest pewna sytuacja. Zresztą nie ma innej tutaj odpowiedzi, bo Wolniewicza ontologia jest monokategorialna, w ogóle tylko sytuacje wchodzą w grę, istnieją nic innego. Tylko rzecz polega na tym, że to jest jakaś totalna sytuacja. Nieogarnialna dla skończonego rozumu, tak samo jak dola ludzka. No to co Państwo, zdacie teorię doli ludzkiej, no to jakieś przyczynkarstwo można tutaj uprawiać w rodzaju tego, co ja mówiłem, że nogę może każdy złamać, prawda? No więc wolna wola to by była skomplikowana, wielce sytuacja, no, którą da się jakoś tutaj nazwać, mówiąc, że jest to zdolność kierowania się prawdą i można najwyżej te aspekty pokazywać. I to jest, myślę, bardzo dobra konstatacja. No, pan Karol nam tutaj pewien aspekt pokazał, bardzo ważny, bo to no, pan jest prawnikiem, więc nie ma się co dziwić, że akurat pan taki temat wybrał, ale tu chyba ważniejsze od zawodu jest, że pan jest istotą obdarzoną sumieniem i pan tutaj mówił o sprawiedliwości. To jest chyba ważniejsze, więc to jest pewien aspekt wolnej woli. Są też inne. No i ja znalazłem u Wolniewicza 4, ale pewnie w filozofii by się dało ich wyłuskać 14 albo może 17 tych aspektów. No i one, myślę, będą się bardzo ładnie układać, będą kompatybilne jako obrazy, czy rzuty, czy aspekty tej sytuacji totalnej należącej do doli ludzkiej. Bardzo proszę. Jeszcze zauważę, że tak można podsumować. To jest pewien rodzaj rewolucyjności Wolniewicza, że posiadanie wolnej woli czy nieposiadanie to jest zupełnie, nie ma związku z tym, czy karać, czy nie karać. I przeciwnicy Wolniewicza by powiedzieli, no proszę, to jest Wolniewicz, najważniejsze, żeby karać. A reszta nie ma znaczenia. To jest najważniejsze. Na pewno będzie potrzebna. Bo to jest najważniejsze, natomiast no, z drugiej strony na to patrząc, ja już o tym wspominałem, właśnie oponenci wdają się w rozmaite deliberacje, uprawiając tak naprawdę no, wulgarną sofistykę, pokazując, że wolna wola nie da się zdefiniować, ująć w teorię, no chcą do tego nihilizmu dotrzeć, prawda, i do zaprzeczenia idei sprawiedliwości, idei kary. Przypomnę Państwu, bo to profesor mówił, Hoze 20 lat temu mówił, że przeszła przez świat, przez Europę zwłaszcza, pierwsza fala abolicji i ta pierwsza fala abolicji zniosła karę śmierci, ale idą jeszcze dwie.
druga fala abolicji to jest likwidacja recydywy. W ogóle taka kategoria ma być wymazana jak recydywa, bo ona jest oczywiście, ona sprawia cierpienie. A na końcu majaczy trzecia fala abolicji, mianowicie w ogóle zniesienie kategorii kary. No jaka kara? To mediacja ma być zamiast kary. Ta kwarantanna też tutaj właśnie podnoszona przez czyli no, traktowanie analogiczne jak właśnie nosiciela wirusa. Ale bardzo ciekawa jest ta kwestia zmiany tych zasad życiowych na przykład. Czy rzeczywiście możemy zupełnie bez żadnych uwarunkowań takie zasady zmienić? No wydaje się, że nie. To jest kwestia połączenia tej kwestii, właśnie to jest kwestia połączenia tego problemu z istotą pojęcia charakteru Wolniewicza, bo Wolniewicz mówi, że charakter jest wrodzony, prawda? I ja bym uznał, jakby to pogodzić tutaj, że niektórzy ludzie mają na tyle elastyczny charakter, że po prostu mogą zmienić maksymę swojego postępowania. Jedni. A to nie jest elastyczność charakteru. No, charakter jest sztywny, zaczął ten charakter. Charakter jest gwoździem, do którego te zasady są przywiązane. I tak jak profesor pisał, no tam w tym samym jądrze osobowości, w tym co on jako gamma zaznaczał, dwa tygodnie temu to rysowałem, to tam są zapisane genetycznie, czyli też w sztywny sposób, no zapisane są zakresy, prawda? Ktoś ma sztywny charakter, ale do tego charakteru mogą być przywiązane zasady jakieś ortodoksyjne chrześcijańskie, albo liberalne chrześcijańskie, albo w ogóle jakieś tam humanizmu laickiego. Te możliwości są zapisane. No to jest dziwna sprawa, tylko że tutaj przez analogię do tego, cośmy w zeszłym razem mówili o biernym, tak zwanym biernym i czynnym sumieniu, bo sumienie jest jedno, tylko ma te dwie części, czy dwa aspekty, to można by też mówić o biernej i czynnej wolnej woli. To znowu nie są żadne wyróżnione dwa pojęcia, czy dwie różne sprawy, tylko to są jakby dwie widoki dwa. I teraz tu się pan Karol musi zgodzić, bo to jakby pana rozterki usuwa, prawda? Zmiana zasad życia to jest wolna wola bierna. To przecież od pana nie zależy, że pana Luter pociągnął. Wcześniej pan był znawcą papieża, a pociągnął pana Luter. To od pana nie zależy. Konwersja następuje, zmiana zasad. To by był ten aspekt bierny. Natomiast ten czynny to jest właśnie w Monte Carlo. Na czarne czy na czerwone? I teraz niech państwo zauważą tutaj ostatnie zdanie referatu. Większość naszego życia upływa bez wolnej woli. Czy my postawimy na czarne czy na czerwone jeden pies, nic się nie stanie, zmarnujemy tylko pieniądze, wrócimy smutni i koniec. Natomiast jeżeli postawimy i wygramy, albo postawimy na samolot do Smoleńska zamiast na pociąg i przegramy, albo ożenimy się, prawda, jakby się Wokulski z Izabelą ożenił, no to co by było wtedy? I tutaj Wolniewicz mówi o tej nieproporcjonalności między przyczyną a skutkiem. To znaczy my dokonujemy wolnego wyboru na czarne albo na czerwone, natomiast skutek jest jakiś niebotyczny. I taki niebotyczny skutek nieproporcjonalny do przyczyny, no niektórzy filozofowie określają mianem przypadkowego. A ja się nad tym zastanawiałem i uświadomiłem sobie rzecz taką, no, że te nasze wybory są w tym sensie przypadkowe, że przypadkowa jest zawsze przyszłość. Wittgenstein dokładnie tak powiedział. Wolna wola polega na tym, że nie znamy swojej przyszłości. To jest znaczy, świetna definicja, moim zdaniem. Znaczy, to znowu nie jest definicja. To jest pewne twierdzenie, to rzeczywiście. To nie jest definicja, tylko to znowu, bo gdyby to u Wittgensteina była definicja, to by była w jakiejś tezie, prawda, zasadniczej. Natomiast to jest tam w jakimś zupełnie pobocznym twierdzeniu. Mam to zresztą tutaj. To jest 5 z traktatu, 5.1.3.6.2. Wolna wola polega na tym, że nie można teraz znać swych działań przyszłych. Wolna wola polega na tym, to nie znaczy, że, nie, że tylko na tym. Ona polega jeszcze na 100 innych rzeczach, prawda? A więc ja bym do tego dodał, pan z pamięci przytoczył, że polega na tym, że nie znamy swoich działań przyszłych, ale też polega na tym, że my nie znamy nigdy skutków naszych działań obecnych.
No czy my postawimy na czerwone czy czarne, nie wiemy jaki będzie skutek. Czy wsiądziemy do samolotu, do pociągu, nie wiemy jak jest. Przyszłość jest dla nas nieprzewidywalna, natomiast my do niej przywiązujemy wagę, łączymy z nią jakieś obawy albo nadzieje, w przeciwieństwie do zwierząt. Zwierzęta nie mają przyszłości, no, w tym sensie, że jest ona im niedostępna, natomiast nam jest dostępna, choć jej nigdy nie znamy. No i to była ta przypadkowość, która też się składa na widok wolnej woli, tak bym myślał. To nie jest istota wolnej woli, tylko jej cecha, co mi no tak, czy widok właśnie, tak. Sens. Jeżeli to ja bym jeszcze jedną rzecz powiedział, to już mniej więcej było powiedziane, ale to można tak trochę uściślić. To był ten czwarty widok tutaj trochę omówiony. Jest u Waniewicza takie zdanie, że życie ludzkie to są takie koraliki na oś czasu naniesione. I każdy koralik to jest oddzielna sytuacja. No to można by powiedzieć, że większość koralików to są koraliki całkiem zdeterminowane, ale są takie koraliki specyficzne, które są wolnowolne. My tutaj wracamy do autonomii sytuacji, której mi się wydaje, że tu zabrakło dzisiaj, ale można by to dorobić, tak jakby w języku wszystko ontologii sytuacji, że wolna wola to jest pewna konkretna sytuacja, w której możemy wybrać, czy postawimy na czarne, czy czerwone. Oczywiście skutku nie znamy, ale wybrać możemy. I tylko w tej konkretnej sytuacji, która oczywiście nie jest zależna od nas, tylko od losu, tak? To los nam daje ten koralik taki specyficzny, który się rzadko zdarza, tak jak Waniewicz mówił, że tu możemy wybrać, tak? Ale co na wybór dano, to możemy wybrać właśnie pociąg do Smoleńska albo samolot, tak? No to na tej zasadzie bym to ujął. I tutaj w ogóle bym zrezygnował, to może się większość ludzi nie zgodzi, z mówienia o skutkach i przyczynach, bo to ani w duchu Waniewicza, ani Wittgensteina, raczej w jakiegoś świętego Tomasza, to byśmy celowali. Raczej bym mówił o okoliczności i o przypadku. W kontekście wolnej woli, tak? Że konieczność to jest większość, a przypadek daje też takie sytuacje, które nie są. No o przyczynach i skutkach mówi się tylko po to, żeby właśnie wskazać, że wolna wola jest czymś, co się nie ima tych kategorii, prawda? Co się wymyka, że tutaj przyczynowość, przyrodnicza przyczynowość w ogóle jest nieistotna. No rozumiem, to ja tego tak chciałem dopowiedzieć do tego. No to rzeczywiście można powiązać jeszcze głębiej skórę Wittgensteina tutaj z tym pojęciem możliwości. Natomiast pan Stanisławek taką zakodowałem sobie, taką uwagę wygłosił, że trudną sprawą jest dla sądu, czy w ogóle dla jakiegokolwiek umysłu skończonego, że trudną sprawą bardzo jest ustalenie tej sytuacji tożsamości sprawcy. No jest oczywiście bardzo trudną sprawą, ale możliwą. No. Bo proszę zauważyć, w jakim kierunku idzie argumentacja sądowa. No, pan zabił, a ja nie zabiłem. Prawda? Takie mamy dwie postawy dwóch osób. I teraz będą adwokaci w sądzie mówić, że ale pan miał zawsze pełną lodówkę, a Okołowski nie dojadał, prawda? Pan miał bogatych rodziców na dobre studia, pana wysłali, a Okołowski pod górkę dreptał tam do jakiegoś zwykłego zwykłej szkoły. I teraz będą wskazywali mnóstwo takich okoliczności, które mają uzasadnić zbrodnię. A tu Wolniewicz mówi, no dobra, to wystarczy pokazać, że dwie osoby miały zawsze pełną lodówkę albo zawsze pustą, że dwie chodziły do bardzo złych szkół albo chodziły do bardzo dobrych szkół i że tutaj się wszystko zgadza i tożsamość okoliczności jest, natomiast zachowały się zupełnie inaczej. O to tu chodzi, prawda? Że w tych samych okolicznościach dwa charaktery będą się zachowywać inaczej, bo to dwa charaktery, a nie okoliczności. No przecież wskazujemy kogoś za to, że ma charakter zabójcy, a nie za to, że... Nie, charakter nie wskazuje, tylko za czym. To jest czyn, ale czyn jest takim charakterem, tak? Tak. Wszystko jedno, skutek, nie skutek, a jak ma zły charakter, to należy. No. Bo niektórzy uważają, że można identyfikować czyn z charakterem właśnie, a niektórzy uważają, że swojego charakteru nie wybieraliśmy. Co? Dlatego też za czyn nie możemy odpowiadać, ponieważ wyjaśnienie danego czynu byłby to taki regres w nieskończoność po prostu. Chciałem zrobić to, co chciałem, dlaczego chciałem zrobić to, co chciałem, że chciałem zrobić i tak dalej. I każdy po prostu nie da się tego wyjaśnić. I oni uważają, że z tego względu właśnie ta odpowiedzialność powinna być przypisywana. I absolutnie te społeczne skutki są tutaj najważniejsze, o których pan profesor przed chwilą powiedział. Rzeczywiście oni budują taki model, gdzie rodzice byli istotni i tak dalej, i pewne uwarunkowania życiowe.
model zdrowia publicznego, jak sama nazwa wskazuje, prawda? Czyli to jest taki bardzo, bardzo wszechstronny model społeczny, kładący nacisk na nierówności społeczne i z tego względu właśnie... No ale to Państwu przypominam, w 60-tych latach Stanley Kubrick nakręcił mechaniczną pomarańczę, czy w 70-tych? W 70-tych. I on tam pokazuje chłopców z dobrych domów, z Oksfordów, w białych koszulach, którzy zawsze mieli pełne lodówki, prawda? I oni dokonują tam jakichś straszliwych czynów. Więc to jest coś, co sobie ludzie dawno uświadamiali. Tylko tak, nie byle jacy ludzie. I chyba można powiedzieć, że jeden taki przykład obala argument, prawda? Tutaj oczywiście takiego morderstwa dokonanego przez osobę z tak zwanego dobrego domu. Ale tu też jest często ten argument przez, powiedzmy, abolicjonistów podnoszony, że to jest, oczywiście jest absurdalny ten argument, że to jest błąd rozumu, że ktoś po prostu nie wiedział, był niewykształcony, nikt mu nie powiedział, że tak nie można i dlatego on to zrobił. Czy ktoś to bierze jeszcze dzisiaj w ogóle? No, myślę, że... Wydaje mi się, że jest coś takiego. I zawsze wtedy można odpowiedzieć, że Pol Potter zrobił doktorat na Sorbonie. I mamy dowód na to, że to nie jest kwestia inteligencji. Ja na przykład często spotykam się z tym argumentem. O, bo ty mówisz o jakimś złym dobra, a tu ktoś po prostu nie wiedział, tak? Nie był świadomy, niewykształcony, no w szkole mu nie powiedzieli, że nie można zwierząt dręczyć. No. I dlatego. No to, ale ten argument oczywiście jest absurdalny i tak jak Karol zauważył słusznie, coraz mniej osób chyba w to wierzy. Aczkolwiek wydaje mi się, że to jeszcze mocno zostało. Jeśli można, Patryku, ja myślę, że rzeczywiście jest tak, że bardzo dużo osób w to wierzy i na tym założeniu jest oparta między innymi, nie wiem, no, chociażby edukacja seksualna w szkole. No, to jest główne założenie, musi być takie, że jeżeli powiemy chłopcom, że nie wolno robić pewnych rzeczy dziewczynkom, no to oni nie będą tego robić. I oczywiście nie jest to prawda, bo statystyki pokazują, że w krajach, w których edukacja seksualna funkcjonuje, nie wpływa to w żaden sposób na to, czy na przykład liczba niechcianych ciąż i gwałtów jest mniejsza niż w tych krajach, których nie ma. Natomiast no, musi być to założenie wbudowane, że jeżeli im to powiemy, musimy im to mówić, bo oni wtedy będą wiedzieli, że nie należy, nie wiem, gwałcić, prawda, i tak dalej. To jest cały czas obecne w kulturze. I... To Koterwiński chciał robić wykłady z logiki dla ubeków, tak? I stwierdził, że jak im zrobi wykład z logiki, to oni zrezygnują ze swojej tutaj fachu swojego. No więc ta wiara mi się wydaje, że ona też nie zależy od poziomu, bo w to może wierzyć Tadeusz Koterwiński, który był poziomem najwyższym, i ci szarlatani od edukacji seksualnej. Więc też mi się wydaje, że to jest jakoś wrodzone. Ta wiara w to, że edukacja, przecież Sokrates to wierzył, tak? Że edukacją da się człowieka zmienić na tego lepszego. Ale odchodzimy od metafizycznego głównego tematu, a minęło 60 minut. To ja bym... I robimy zupełnie niemetafizyczną przerwę. Proszę Państwa, pół godziny przerwy i wracamy do sprawy. Wysłuchamy teraz drugiego referatu. Pan Marcin Basiewski będzie mówił o ideach pedagogicznych profesora Wolniewicza. No, co jak każdy się domyśla, ma ścisły związek z poprzednim tematem. Wychowanie i wolna wola to znowuż są dwie sprawy, które się zazębiają czy warunkują wzajemnie, więc wrócimy w dyskusji pewnie jednocześnie do obu tych spraw. Tymczasem oddaję głos. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo panie profesorze. Dziękuję państwu. No, sytuacja jest niełatwa, biorąc pod uwagę, że jak pan profesor na samym początku powiedział, będzie to swego rodzaju test na inteligencję, moje wystąpienie, w związku z tym już to nieco onieśmiela, ale postaram się jakoś... Aż tak serio, proszę mnie nie traktować. Staram się sprostać wyzwaniu. Temat idei pedagogicznych Bogusława Wolniewicza jest z pewnością mniej złożony, mniej skomplikowany niż temat poprzedni. Natomiast w sensie społecznym, w sensie politycznym jest to temat wielkiej wagi i myślę, że równie doniosły jak ten poprzedni. Zanim przejdę do części merytorycznej, chciałem powiedzieć kilka słów wstępu o takim charakterze bardziej encyklopedycznym, to znaczy wskazać w jakich artykułach i gdzie znajdują się tezy pedagogiczne pana profesora Wolniewicza, bo one się oczywiście znajdują w rozproszeniu, gdzie niegdzie są bardziej usystematyzowane, gdzie niegdzie są podane w nieco innym stanie skupienia, bym powiedział.
Więc po pierwsze, ten kluczowy z punktu widzenia omawianego tematu artykuł, to jest artykuł zatytułowany Z pedagogiki ogólnej, który to artykuł pojawił się w pracy zbiorowej pod tytułem Dydaktyka Szkoły Wyższej, wybrane problemy. To jest praca zbiorowa pod redakcją pana profesora Ulrika Szladego, która w 2010 roku, zdaje się, pojawiła się na rynku i tam właśnie ten artykuł jest zamieszczony. Książka jest dostępna w PDF-ie, więc też zachęcam do tego, żeby się Państwo z tym zapoznali, bo można w prosty sposób do tego dotrzeć. Artykuł ten został później przedrukowany w Filozofii Wartości Postfactum, czyli ostatniej wydanej Filozofii Wartości. Ale poglądy pedagogiczne pana profesora też w innych artykułach możemy znaleźć. Między innymi w artykule pod tytułem Słowo w sprawach szkoły, to jest rok 1991, to jest Filozofia i Wartości 1. Taki artykuł mocno polemiczny wobec względem sytuacji właśnie 91 roku, jeśli chodzi o reformę szkolnictwa. I drugi artykuł pod tytułem Brońmy szkoły, to jest Filozofia i Wartości, tom drugi. Poza tym tezy o charakterze pedagogicznym ukazywały się w różnych miejscach, to między innymi w Głosie Racjonalnym możemy na takie tezy trafić. Tam pan profesor mówił co najmniej raz na temat pajdocentryzmu, ale też słynny program w TVP, jeszcze, którego już teraz nie ma, program Link, w którym pan profesor wystąpił i tam padły, myślę, że tutaj w większości z nas znane tezy na temat masy, która ciśnie w dół i na temat żarcia, które się kończy. Widać były to zdania prorocze, biorąc pod uwagę obecną sytuację ekonomiczną. Przechodzę już do części merytorycznej i zacznę od takiej uwagi początkowej pana profesora, początkowej w artykule z pedagogiki ogólnej, która ma taki charakter porządkowy i wprowadzający do całego wywodu. Więc mamy tutaj podział logiczny w zakresie form nauczania. Pan profesor wyróżnia dwie takie podstawowe formy, czyli indywidualne i zbiorowe, a te z kolei dzieli później na dwa podtypy. W przypadku indywidualnych form nauczania mamy do czynienia z formami domowymi i warsztatowymi. Domowe to jest oczywiście to, które każdy z nas pobierał i odebrał w domu. Warsztatowe w takim klasycznym rozumieniu, czyli po prostu terminowanie przez ucznia u swojego mistrza i zdobywanie kolejnych poziomów wtajemniczenia. No i z drugiej strony zbiorowe, doraźne, czyli wszelkiego rodzaju kursy, szkolenia. Tutaj pan profesor mówi, że mówi się często o takich wydarzeniach jak warsztaty, które zdaniem profesora są nazywane w ten sposób niezbyt dorzeczny, cytuję, ponieważ warsztaty nie mają charakteru, nie są zbiorowe i nie są doraźne, tylko prawdziwy warsztat jest właśnie ten, gdzie mamy sytuację indywidualnego spotkania z mistrzem i właśnie nie jest to działanie doraźne. No a z drugiej strony nauczanie zbiorowe, systematyczne to jest szkoła i właśnie o szkole w takim instytucjonalnym rozumieniu będziemy tutaj dzisiaj mówić. Więc pan profesor wyróżnia dwa typy szkół, których elementem różnicującym jest dydaktyczny poziom odniesienia. Teraz jak należy rozumieć właśnie to hasło dydaktycznego poziomu odniesienia? I tutaj cytuję pana profesora. Dydaktyczny poziom odniesienia to oczekiwany przez szkołę poziom umysłowy jej uczniów czy słuchaczy, na jaki nastawia ona swe nauczanie i względem którego będzie oceniać ich wyniki i postępy. Istota tej różnicy nie w tym jednak leży, że ów poziom odniesienia jest w obu tych typach szkół inny, lecz w tym, że jest w nich całkiem inaczej wyznaczany. Szkoła niższa nastawia się w swoim nauczaniu na przeciętną pojemność ucznia, szkoła wyższa nastawia się na aktualny poziom wiedzy naukowej. Pod względem swego poziomu odniesienia szkoła niższa ma się do szkoły wyższej tak, jak wychowanie fizyczne do sportu wyczynowego. I w związku z tym założeniem pan profesor stwierdza, że szkoła niższa,
czyli na przykład podstawowa, musi być opiekuńcza, ponieważ treści, które są przekazywane w tego rodzaju szkole, mają charakter elementarny. Z drugiej strony, w szkolnictwie wyższym, w związku z tym, że tu jest taka prosta, logiczna transpozycja, ponieważ nie mamy do czynienia z treściami o charakterze elementarnym, to też szkolnictwo wyższe nie może być swojej definicji opiekuńczej. Tutaj obowiązuje zasada, którą pan profesor już streszcza w krótkim zdaniu, jeżeli nie nadążasz, to odpadasz po prostu. No, trochę jak w sporcie wyczynowym. Dodaje pan profesor również cytat, krótką wypowiedź, stwierdzenie profesora Hugo Steinhausa, znanego matematyka, który no, wydaje się, że wygłosił zdanie zdroworozsądkowe, ale wydaje się, że w dzisiejszej rzeczywistości no, brzmi ono wywrotowo. To znaczy, nauka naprawdę nie jest dla każdego, przynajmniej ta nauka wyższa, akademicka. Ponieważ uznałem, że w dzisiejszym świecie zdanie to brzmi wywrotowo, to też, żeby nieco podkreślić emocje, postanowiłem je tutaj umieścić, zwłaszcza, że ono koresponduje z tym, co pan profesor mówi. Postanowiłem tutaj przerysować rysunek, który się znajduje w artykule z pedagogiki ogólnej. I pan profesor zatytułował ten rysunek jako sytuację duchową naszej epoki. Jak widzimy, w poprzek naszej cywilizacji, cywilizacji zachodniej, przechodzi wielkie pęknięcie, jak mówił pan profesor. To wielkie pęknięcie przechodzi właśnie także przez filozofię. Oczywiście w jakiej proporcji ta filozofia jest podzielona, no do tego to już nie wiemy i trudno by to było ustalić. Tutaj możemy jakieś intuicje oczywiście wyrażać, natomiast no, precyzyjnie tego nie określimy. Natomiast wiadomo i tak też pan profesor Wojniewicz zakłada, że pedagogika akademicka jest w całości po stronie formacji B, jak ją nazywa, czyli formacji lewoskrętnej. I tak, i tutaj streszczę takie podstawowe cechy konstytutywne dla formacji A, czyli prawoskrętnej, formacji B, lewoskrętnej, które pan profesor wymienił. Otóż formację A, czyli formację prawoskrętną, cechuje ufność w to, co w życiu społecznym organicznie urosło i co zdało tym samym egzamin ze swojej zdolności przetrwania. Po chrześcijańsku można by ją, tę ufność, określić jako ufność w to, co jest dziełem nieludzkim, lecz Bożym, a po świecku w to, co powstaje nie jako realizacja czyjegoś projektu, lecz ewolucyjnie przez długi ciąg nieznacznych zmian adaptacyjnych. Formację A cechuje cierpliwość w przeciwieństwie do formacji B, a ufności w to, co organiczne, towarzyszy w niej nieufność wobec nowinkarstwa, wobec tej niespokojnej pogoni za nowością, jak ją określił Benedykt XVI. Z drugiej strony formacja B, czyli lewoskrętna, zmierza wprost, zdaniem pana profesora, do demontażu formacji A, do rozbicia normotypu chrześcijańskiego i zastąpienia go jakimś innym, określanym w liście jako humanistycznym. Na tym polega jej doktrynerstwo. Daną empirycznie rzeczywistość społeczną zestawia się nie z drugą tak samo daną, lecz z wykoncypowanym ideałem, którego urzeczywistnialność gwarantuje jedynie wiara w nieomylność własnej doktryny. Tak było w XX wieku z utopią komunistyczną, tak jest w XXI z humanistyczną. I pan profesor ten wybór kwituje zdaniem, że dzisiejsza pedagogika jest tworem ściśle ideologicznym, mimo tego, że przedstawia się w szatach naukowych. Mówi się, że no właśnie we współczesnej pedagogice, że jej twierdzenia są pochodną badań i w związku z tym stanowią obszar wiedzy, a nie ideologii. Pan profesor protestuje oczywiście przeciwko takiemu stawianiu sprawy, mówiąc, że jest to ściśle ideologiczne, że ta pedagogika ma charakter ściśle ideologiczny. W związku z tym, że pedagogika jest po prostu stosowaną filozofią człowieka. Tak też ją definiuje pan profesor. A zatem nie ma jednej obiektywnej filozofii człowieka, są różne.
Dobrze, teraz przejdziemy do właśnie charakterystyki pedagogiki prawo- i lewoskrętnej. I tutaj podstawową różnicą jest cel wychowania, który jest inny w tej prawoskrętnej i inny w lewoskrętnej. Pan profesor mówi krótko, że celem wychowania w ramach pedagogiki prawoskrętnej jest paideia z greckiego, czyli wprowadzanie wychowanka w kulturę, co oczywiście wiąże się z pracą zarówno po stronie nauczyciela, jak i wychowanka, która to praca bynajmniej nie jest zabawą. I z drugiej strony pedagogika lewoskrętna, której celem naczelnym jest samorealizacja, czyli pomaganie w urzeczywistnieniu jego własnych marzeń o życiu szczęśliwym. I tutaj znowu będę cytował pana profesora, który uszczegóławia tezy, które tutaj państwu wyświetlił. Pedagogika prawoskrętna to wyraz niewiary we wszelkie utopie i przekonanie, że szkoła ma nie bawić, tylko uczyć i uczyć. A przez to wytrwałe nauczanie także wychowywać, czyli właśnie wprowadzać w kulturę. Kultura nie jest zabawą, a wprowadzanie w nią też nie, bo jest ono pracą, wysiłkiem nauczyciela i wysiłkiem wychowanka. Wysiłku nie da się przeistoczyć w zabawę żadną pedagogiką. Z drugiej strony pedagogika lewoskrętna to część wielkiej utopii społecznej spod czarowania, którą świat zachodni nie może wyjść od 250 lat od Jana Jakuba Rousseau. Dalej będę omawiał kwestie ideologiczne i o Rousseau jeszcze też wspomnę. Pan profesor zwraca uwagę, poza tym, że wymienia cechy konstytutywne dla każdej z tych pedagogik, zwraca uwagę na cechy konsekutywne, jak to nazywa. Czyli w przypadku pedagogiki lewoskrętnej jest to hiperdemokratyzm, który rozumie następująco pan profesor. Otóż ten hiperdemokratyzm przeciwstawia się wszelkim przejawom autorytetu, zwanym wtedy, czy raczej przezywanym, autorytaryzmem. Hiperdemokratyzm wyraża się dążnością do tego, by demokratyzować co tylko się da. Kościół, rodzinę, szkoły wyższe, szkoły niższe, poszczególne klasy szkolne. A przez demokratyzować rozumie się tu zrównywać duchownych ze świeckimi, rodziców z dziećmi, na zasadzie tak zwanego wychowania partnerskiego, nauczycieli z uczniami, profesorów ze studentami. Jak zauważa pan profesor, demokracja jest wartością w istocie jedynie służebną. Jest często, choć bynajmniej nie zawsze, stosunkowo najlepszym sposobem na dołamianie władz, jak i zbiorowości. Lewak natomiast widzi w niej wartość samoistną, wielki walec zrównujący. Rozumie się tak, demokracja to dobra rzecz, więc im więcej demokracji, tym lepiej. Choć logiczną wadliwość takiego wnioskowania widać natychmiast, gdy w miejsce demokracji podstawimy na przykład motoryzację albo przyprawę do zupy. Jak inne dobra, stwierdza profesor Wolniewicz, demokracja ma swój graniczny stopień nasycenia, powyżej którego zwłoka przeradza się w zło zwane anarchią. Jak widzimy, uzgodnić tych pedagogów się nie da, bo operują one na innych i zupełnie sprzecznych założeniach antropologicznych. Teraz przechodzę do jednej z kluczowych spraw, mianowicie wskazania źródeł kryzysu szkoły. I tutaj od razu zaznaczam, że to, co państwu prezentuję, jest moją interpretacją twierdzeń pana profesora. Ale mam nadzieję, że w miarę oddaję to, co pan profesor pisał. Tutaj od razu też taka uwaga, że jeśli chodzi o te źródła kryzysu szkoły, które ja tu nazywam strukturalne, to pan profesor akurat tego pojęcia nie używał, ale wydaje mi się, że ono jest poręczne i że ono w jednym słowie zawiera te elementy polityczno-społeczno-ekonomiczne. I tak naprawdę ono oddaje to, co pan profesor właśnie twierdził na temat masowienia szkolnictwa, rozrostu biurokracji, która to biurokracja jest po prostu funkcją ewolucji systemu społeczno-ekonomicznego. Powszechny obowiązek szkolny, tak, żeby się mieścił w tych elementach strukturalnych. Chociaż oczywiście one są sprzężone z ideologicznymi, nie da się tutaj poprowadzić takiego czystego podziału. Raczej ma on charakter, jak pan profesor często mówi, powołując się na Stanisława Lema, od siekiery. Też taki zastosowany. I jeszcze zwracam uwagę, że o ile pan profesor Wolniewicz powołuje się w zakresie źródeł ideologicznych na Jana Jakuba Rousseau oczywiście,
i Freuda, czy też Dewey'a, o tyle nie wspomina na przykład o Antonio Gramsci. Ja postanowiłem go dorzucić i zaraz zresztą jeszcze będę Gramsciego cytował, bo wydaje mi się, że jest też on istotną postacią, jeśli chodzi o tak zwaną pedagogikę krytyczną i miał rzeczywiście duży wpływ na rozwój pewnych prądów pedagogicznych, które święcą triumfy na wydziałach pedagogów. Teraz te elementy, czyli ideologiczne i strukturalne, tworzą, wytwarzają pewien krajobraz myślenia pedologów. I tu już tłumaczę, bo zakładam, że oczywiście dla większości z Państwa jest to pojęcie znane z pism czy wypowiedzi pana profesora. Pedolodzy, czyli po prostu dziecioznawcy, samozwańczy dziecioznawcy, jak to się nazywa, stąd nazwa, no, pedologia. Na nich składałyby się takie trzy grupy. Czyli po pierwsze, jak pan profesor mówił, cała profesura pedagogiki, część profesury psychologii oraz biurokracja oświatowa, która nieustannie dąży, funkcjonuje w takim zapale nieustannych reform, które pan profesor wielce krytykował, twierdząc, że oczywiście zmiany szkolnictwie powinny zachodzić, ale one powinny mieć tempo geologiczne. Natomiast szybkie zmiany w szkolnictwie powodują jej wielopoziomowe erozje i są zdaniem pana profesora szkolnymi. Teraz chciałbym zwrócić i tutaj przytoczyć państwu kilka wypowiedzi Dewey'a i Gramsciego właśnie, bo myślę, że to jest dobra próbka tego, w jaki sposób oni rozumują i jak jest zorganizowana obecnie świadomość pedagogów, a przynajmniej tych akademickich, którzy funkcjonują na nieco wyższym poziomie abstrakcji niż powiedzmy pedagodzy szkolni, chociaż oni oczywiście idee, te, które są im przekazywane na studiach, absorbują i potem starają się wcielać w życie, co ma często skutki negatywne. Więc tak, będę cytując, oczywiście jeśli chodzi o Rousseau, no to najważniejszy aksjomat to jest po prostu, że człowiek jest z natury dobry i z tego wynikają już później tego kolejne konsekwencje i w zasadzie wszyscy ci tutaj wymienieni i niewymienieni też, którzy mieli duży wpływ na dzisiejszą pedagogikę, no po prostu z takiego założenia wychodzą. Nie da się przyjąć konsekwentnie programu pedagogicznego, tego proponowanego przez formację lewoskrętną, jeżeli nie przyjmie się założenia, że człowiek jest z natury dobry. Także od Rousseau musimy tutaj wyjść. Będę cytował, powołując się na wypowiedzi Antonio Gramsciego, bo od niego zacznę, włoskiego komunisty, też na pewno państwu znanego. Będę cytował niejakiego pana Wojciecha Kruszelnickiego, który pracuje w Wyższej Szkole Pedagogicznej, notabene imienia Janusza Korczaka, który napisał książkę pod tytułem Antonio Gramsci i pedagogika krytyczna, hegemonia, edukacja i zadania intelektualistów. Teraz tak, i tu pan Wojciech Kruszelnicki analizuje poglądy Gramsciego i pisze. Zmiana społeczna, transformacja, może zajść tylko wtedy, gdy zmieni się ludzka świadomość. Sposób myślenia ludzi, ich moralność i mentalność, ich koncepcja świata. O tym arcypedagogicznym założeniu musimy koniecznie pamiętać, że wywodzi się ono z najbardziej humanistycznego, romantycznego i uniwersalnie emancypacyjnego gruntu myśli marksistowskiej, z którego wyrasta dyskurs pedagogiki krytycznej, bardzo wyraźnie zadłużonej w całym szeregu swych fundamentalnych założeń, celów i koncepcji u Gramsciego. Myśliciele marksistowcy akcentowali wagę edukacji w kształtowaniu krytycznej świadomości, pozwalającej uciskanym przejrzeć i pojąć konwencje stratyfikujące społeczeństwo i dzięki temu uwolnić się od ideologicznego ciężaru narzucanego im przez klasę dominującą oraz jej organizację kulturalną. Proszę zwrócić uwagę na kwestię zmiany świadomości, bo później będę się do tego odnosił, a one są tutaj bardzo istotne. Dalej pan Wojciech Kruszelnicki opisując Gramsciego.
Ponownie zauważamy, że hasła rodzime i pedagogii przejścia oraz pedagogiki krytycznej brzmią niemal identycznie jak poglądy na edukację wyrażane przez Gramsciego. Jeśli istotnie edukacja jest drogą do zmiany i naprawienia świata społecznego, jeśli zgadzamy się, że edukacja ta winna w pierwszym rzędzie rozwijać samodzielne, realistyczne, krytyczne myślenie i odwagę kwestionowania zastanych znaczeń, wartości i konwencji społecznych, to rolą pedagogów jest sprawowanie kontroli nad tym niełatwym i nieoczywistym przecież procesem. I ostatni cytat jeszcze w tej sprawie, znowu dotyczący Gramsciego. Intelektualna, moralna i polityczna wreszcie reforma społeczeństwa, którą wymarzył sobie Gramsci, miała za swoją podstawę prymat podmiotowości, pierwszeństwo świadomości i sprawstwa wobec alienujących struktur społecznych, pierwszeństwo subiektywności własnych, krytycznie rozwiniętych przekonań nad obiektywnym, mówiąc po heideggerowsku, się. I teraz moja konkluzja z lektury tych tez jest taka, że dla formacji lewoskrętnej, dla której Gramsci no, jest jedną z kluczowych postaci w zakresie pedagogiki między innymi, nie tylko w zakresie pedagogiki, jest taka, że głównym celem szkolnictwa nie jest po prostu uczenie, tak jak zakładam, powiedział pan profesor Wolniewicz, a przez uczenie rozumiem tutaj przekazywanie wiedzy i egzekwowanie jej przyswojenia, tylko akt uczenia jest podporządkowany celowi głównemu, zmianie społecznej, w tym wypadku rozumianej jako naprawianie świata. A zatem akt uczenia jest na jego usługę, tego celu naprawczego. Sam zatem akt uczenia musi być poddany logice naprawczej, równościowej, hiperdemokratycznej i samorealizacyjnej, ponieważ akt uczenia nie może być transmiterem starych czy tradycyjnych relacji, prawda, które są oparte na hierarchii. W związku z tym ten akt uczenia, o którym się często mówi na pedagogice, że on musi być równościowy i żeby on nie powodował jakichś takich sytuacji właśnie nierównych, gdzie nauczyciel jest wyżej w hierarchii i więcej może niż uczeń, tylko on powinien być demokratyczny. Bo jeżeli nie, to następuje znowu transmisja tych starych, tradycyjnych jeszcze pojęć właśnie hierarchizujących rzeczywistość, a my powinniśmy już w samym akcie uczenia przekazywać, transmitować te hiperdemokratyczne. Teraz przytoczę jeszcze Państwu wypowiedzi Johna Deweya, o którym pan profesor często pisał jako jeden z takich kluczowych sprawców. Szkodników. Tak, szkodników i właśnie sprawców chaosu w szkołach i niższych i wyższych. I ten cytat będzie, co ciekawe, z pana Ludwika Kmaja, który napisał artykuł Filozofia wychowania Johna Deweya dla czasopisma Ruch Pedagogiczny. I to jest cytat z roku 1936. Żeby zwrócić uwagę, zasadniczo brzmi, jakby był napisany niedawno. I teraz Ludwik Kmaj relacjonuje poglądy Deweya. Szkoła, aby mogła stać się swoistą formą życia społecznego, musi spełniać trzy zadania. Po pierwsze, ma upraszczać istniejące poza nią formy życia społecznego, wybierać tylko te, które odpowiadają zdolnościom i dotychczasowym doświadczeniom dziecka. Po drugie, przekazywać młodemu pokoleniu to, co może przyczyniać się do powstania lepszego społeczeństwa. Czyli znowu tutaj widzimy ten element naprawczy, który jest no, konstytutywny dla pedagogiki lewoskrętnej. I po trzecie, ma być demokratyczny. To jest 1936 rok. Dalej, z kolei pani Lucja Kabzińska w swoim artykule pod tytułem Recepcja poglądów Deweya w polskiej pedagogice okresu międzywojennego stwierdza. Wychowanie zatem nie może być jedynie rozwijaniem naturalnych dyspozycji dziecka, ani przystosowaniem go do określonego społecznego ideału. Ma być przygotowaniem do pełnego wykorzystania uzdolnień i możliwości dziecka do udziału w przekształcaniu życia społecznego. Po raz kolejny nam się pojawia ten element zmiany, przekształcania, transformacji rzeczywistości zastanów. I tutaj ostatni cytat znowu z pana Ludwika Kmaja z tegoż samego ruchu, czasopisma Ruch Pedagogiczny 1936-37. Chmaj ocenia myśl pedagogiczną Deweya i określał ją jako najwybitniejszą próbę,
tu cytat, przystosowania szkoły do potrzeb i wymagań nowoczesnego życia społecznego, stworzenia nowego typu wychowania jako narzędzia społecznej przebudowy w kierunku twórczego, konstruktywnego demokratyzmu. I teraz, puentując kwestie przebudowy społecznej, tych zmian, o których jest nieustannie mowa w ramach pedagogiki tegoskrętnej, Bogusław Wolniewicz stwierdza, że gotowość do narzucania swojej ortodoksji innym siłą, jaka to właśnie gotowość cechuje formację lewoskrętną, w drodze przymusu i represji karnej, bierze się z lekceważenia dla realiów natury ludzkiej. Gdy te realia opierają się wskazaniom doktryny, to wnosi się nie o potrzebie zmiany doktryny, lecz o potrzebie zmiany tych realiów, czyli przerobienia natury ludzkiej. Tego zaś całkiem po dobroci dokonać na pewno się nie da. W stalinizmie nazywało się to Jerekowka ludziej, przekuwanie ludzi, albo Jerekowka duszej, jak też pan profesor Wolniewicz w Głosie Racjonalnym kiedyś wspominał. No właśnie, czyli ta sytuacja, jeżeli okazuje się, że pewne nasze pomysły, koncepcje pedagogiczne nie pasują do realiów, no to musimy zmienić materiał, czyli człowieka, który blokuje te zmiany. Dobrze, i to jeśli chodzi o ten element. I teraz jeszcze chciałem przytoczyć kilka tez pana profesora Wolniewicza, które są reprezentatywne dla jego sposobu myślenia i postrzegania kwestii pedagogicznych. Jak każde to zdanie, każdą tę tezę jeszcze uszczegółowię. Czyli po pierwsze, szkoła stoi na dwóch filarach, jeden to program, drugi to dyscyplina. I pan profesor stwierdza, że one się warunkują wzajem i nawzajem wspierają. Dobry program nadaje dyscyplinie sens, a mocna dyscyplina daje programowi realność. Druga teza. Mocna dyscyplina to trzon wychowania. I tutaj jest znowu precyzacja tej tezy. Nie musi ona, czyli ta dyscyplina, oznaczać ani wielości zakazów, ani ciasnych granic swobody. Zakazy mogą być nieliczne, granice swobody szerokie, ale i te zakazy, i te granice muszą być wyraźne, a zwłaszcza absolutnie sztywne. Jak pisał pan profesor, mówienie dziecku nie musi oznaczać nie. Bo jeżeli tylko pojawi się jakieś rozstrzelnienie w tym nie, no to już będzie powodowało kłopot. Dalej, w pedagogice nie ma, no to jest też teza, która brzmi dzisiaj, szczególnie gdyby ją zacytować na wydziałach pedagogiki wywrotowo, że w pedagogice nie ma odkryć, co było w niej do odkrycia, to już dawno odkryto i trzeba to tylko z żelazną konsekwencją stosować, nie szukając dróg na skrót. Oczywiście nie znaczy to, że szkoła nie powinna ewoluować i dostosowywać się do sytuacji, do rzeczywistości, która jest zmienna, ale jak mówiłem już wcześniej, cytując profesora Wolniewicza, powinno to być tempo geologiczne, a zapał reformatorski polegający na tym, że nieustannie wprowadzamy zmiany, no, powoduje tylko zamęt, chaos i bynajmniej nie sprzyja postrzeganiu szkoły jako poważnej instytucji. Odbudowując pozycję nauczyciela w szkole, trzeba mu przywrócić realną władzę, mówi pan profesor. Jemu samemu tę wobec klasy, a całej Radzie Pedagogicznej tę w systemie szkolnym. To zaś wymaga zlikwidowania pedologicznych narośli i wykwitów, które władze nauczyciela systematycznie erodują, podkopują i niszczą. Ważne jest to według profesora, że budowa autorytetu Rady Pedagogicznej może nastąpić wtedy, kiedy wyposaży ją się w silne prerogatywy władcze, na przykład takie jak możliwość relegowania ze szkoły osobnika społecznego, cytuję, bez możliwości zaskarżenia lub apelacji tej decyzji. Czyli Rada Pedagogiczna sama może podjąć taką decyzję i ta decyzja jest nie podlega dyskusji. I jeszcze jeden ważny, który no moim zdaniem jest bardzo ważny, czyli młodzież trudna. Jak twierdzi pan profesor, to eufemizm, w którym rzuca się do jednego worka dwie całkiem różne kategorie. Młodzież rozwydrzoną i młodzież występną. Myślę, że to bardzo trafne określenie tych dwóch zupełnie różnych kategorii. I teraz tutaj zacytuję, jak pan profesor rozumie te dwie różne kategorie. Pierwsza, to znaczy młodzież rozwydrzona, nie jest wielkim problemem,
Moje wybryki są indukowane z zewnątrz, przez panującą ogólnie atmosferę rozlazłej, a strachliwej uważliwości. Gdy poczuję w szkole wędzidło mocnej dyscypliny, cała nadpobudliwość, w cudzysłowie, wyparuje z niej jak kamfora. I innymi słowy, z młodzieżą rozwyczoną można sobie łatwo poradzić. Gorzej jest z młodzieżą występną, jak mówi pan profesor, ponieważ ta młodzież jest w samym swym szpiku zła, której żadne wychowanie się nie ima i którą tylko surowa represja trzyma jako tako w karze. I tutaj pan profesor Wolniewicz cytuje Janusza Korczaka, który zresztą jest postacią bardzo ciekawą, bo z jednej strony on uchodzi i często jest na sztandarach tak zwanych progresywistów pedagogicznych, którzy no właśnie powołują się na jego wręcz rewolucyjne pomysły, jak na tamten czas. A z drugiej strony, no, cytat, który zaraz za chwilę państwu przytoczę, no, można powiedzieć, idzie zupełnie w kontrze do takich progresywnych, tak zwanych postpedagogicznych czy antypedagogicznych, bo jeszcze taka formuła funkcjonuje, pomysł. Notabene antypedagogika, czy naczelne hasło antypedagogiczne jest takie, że wychowanie szkodzi. Nie należy wychowywać, można wspierać, pomagać, ale wychowywanie w samej swej istocie ma charakter taki autorytatywny, czy jakby się obecnie powiedział, autorytarny. W związku z tym jest złe i nie należy w ogóle tej kategorii, nie tylko o niej mówić, ale w ogóle nie należy jej oczywiście też w praktyce stosować. Wracam do cytatu z Korczaka, który koresponduje z kategorią młodzieży występnej. Jedno jest pewne. Dzieci te należy oddzielić, izolować. One zatruwają atmosferę, one zarażają. Ta szkarlatyna psychiczna wymaga specjalnej opieki, odmiennych warunków. Tych dzieci nie wolno mieszać z gromadą zdrowych. Nie wolno pod grozą, że wszystkie wejdą w życie kaleki duchowo nad miłe moralnie. I tym cytatem z progresywisty pedagogicznego Janusza Korczaka chciałem zakończyć moją wypowiedź i zapraszam do dyskusji. Bardzo dziękuję. Takie pytanie podsumowujące i jednocześnie uruchamiające dyskusję tutaj postawił. Postawił je sobie zresztą Arthur Schopenhauer. Po co wychowanie, skoro charakter jest wrodzony i sztywny, niezmienny? Schopenhauer odpowiedział negatywnie, koniec. To znaczy oczywiście no, względy jakieś partykularne, interesy, przede wszystkim interesy władzy, wychowanie tutaj jest skuteczne, natomiast w obszarze moralności, a to głównie interesowało Schopenhauera, kiedy to pytanie stawiał, wychowanie jest no, bezpłodne. Inaczej na to patrzył profesor Wolniewicz. Tutaj nawet po tym rozróżnieniu, wszystkim dobrze znanym rozróżnieniu na lewą i prawą stronę świata, to znaczy lewoskrętną i prawoskrętną, no to już widać, że to nie jest obojętne, że jednak pedagogika ma głęboki sens i właśnie ta prawoskrętna ma głęboki sens. Bardzo proszę, co państwo na te idee przedstawione przez pana Marcina? Ja pytanie miałbym, jakby zakwalifikował profesor Wolniewicz inicjatywę obecną ministra szkolnictwa, nie, edukacji, wprowadzenia przedmiotu o nazwie HIT, historię i teraźniejszość, który według oficjalnej wersji ma ideologicznie kształtować młodzież. Czy to byłaby pedagogika ta raz lewo czy prawo stronna? To panie doktorze, nie podejmę się odpowiedzi, co pan profesor Wolniewicz na to powiedział. Tutaj nie chcę spekulować. Myślę, że jest tak, że każda treść, przynajmniej jeśli chodzi o, ja nie mówię teraz o przedmiotach ścisłych, tylko mówię o tych społeczno-humanistycznych, zawiera w sobie pewien ładunek ideologiczny, on jest niezbywalny. Czyli nie da się mówić o na przykład sprawach nie wiem, historii najnowszej w sposób taki, który byłby zupełnie obiektywny. Oczywiście można przytaczać fakty, na zasadzie w danym roku wydarzyło się to czy to, no ale jak już mówimy o konsekwencjach wydarzenia X czy Y,
no to nie da się tego ocenić, nie zanurzając się aksjologicznie, prawda? W związku z tym zarzut, który jest formułowany, że program, znaczy, że przedmiot pod tytułem HIT jest przedmiotem ideologicznym, ja, nie profesor Wolnik, bo tego nie wiem, ale ja w tym sensie bym odrzucił i powiedział, że nie ma przedmiotu humanistyczno-społecznego, który nie zawierałby ładunku ideologicznego. Jeżeli mówimy o konsekwencjach danych zjawisk, musimy się zanurzyć w sferę wartości i przekonań politycznych. Bo ja bym odpowiedział, że to czyste lewactwo. W ogóle wprowadzanie jakichkolwiek nowych przedmiotów to już jest właśnie to, co przez Wolnowicza było krytykowane. No przecież pan tutaj mówił parokrotnie chyba, to ma w ruchach geologicznych następować jakiekolwiek zmiany. A mnie się przypomniało tutaj na temat wychowania piękny esej w 60-tych latach napisał Stan Bowden, angielski wielki poeta i pisarz. I on tam mówi odnośnie szkoły tej niższej. Powinny być dwa przedmioty, polski i matematyka, to znaczy język ojczysty i matematyka. Powinny być dwa przedmioty i w ramach tych przedmiotów najważniejsze sprawy życiowe jakoś ludziom przekazane, młodym ludziom i tyle. A tu przygotowanie do życia w rodzinie, przygotowanie do wsiadania do tramwaju i wprowadzają mnóstwo, prawda, przedmiotów, które są właśnie no, wodą na ten młyn biurokracji. Całkowicie, jeśli dobrze wytrzymam intencje pana Stanisławka, to całkowicie bym to potępił jako coś lewackiego. Ja tylko podejrzany bym powiedział słabiej. No boż przecież jest historia jako przedmiot geologicznie masywny, jak przynajmniej Andy albo Himalaje i w ramach historii przeszłość i przyszłość może być omawiana. No. Jak rozumiem, ten przedmiot miałby chyba zastąpić wiedzę o społeczeństwie. Więc to nie jest jakby konkurencją dla historii, tylko dla właśnie WOS-u. Ja myślę, że to w ogóle problem jest też taki, to już bardziej z zakresu praktyki politycznej, bo my poruszamy się z jednej strony w sferze no właśnie filozofii i takiej rzeczywistości idei czy koncepcji, no ale z drugiej strony mamy tę rzeczywistość polityczną, która jest taka, że tak, jeżeli już te reformy, czy dynamika tych reform jest właśnie taka, jaka jest, że one następuje w takim tempie i co nowy rząd to wprowadza swoje pomysły, to teraz gdybyśmy sobie wyobrazili, że jesteśmy rządem konserwatywnym i funkcjonujemy w rzeczywistości zastanej, gdzie pewne reformy zostały przez pedagogów lewoskrętnie wprowadzone, to jaka powinna być nasza jako zwolenników pedagogiki prawoskrętnej, ale praktyków, którzy mają rzeczywiście ingerować jakoś w rzeczywistość społeczną i polityczną, jaka powinna być właściwa strategia? Czy zachować to, co jest, z czym przyszliśmy do władzy, no, taka jest sytuacja, ale ponieważ nie powinniśmy wykonywać żadnych ruchów, to po prostu akceptujemy to, co jest. Czy zaczynamy funkcjonować w ramach tej logiki i wprowadzamy też zmiany, tylko takie, które mają charakter bardziej konserwatywny. Myślę, że to jest bardzo poważny problem i no, szczerze mówiąc, no właśnie pytanie, jak go należałoby rozstrzygnąć. Ja może podam przykład postawy prawoskrętu ministra edukacji. Przez pewien czas był ministrem edukacji Giertych. No i on właśnie chciał w szkołach pooddzielać owych występnych i rozwydrzonych i chciał prowadzić szeroką eliminację występnych do domów poprawczych. Niewiele z tego wyszło, bo był ministrem bardzo krótko, po prostu nic się nie uda, nie zdążyło się zrobić. No i wedle opinii raczej większości kadry pedagogicznej, to był jedyny minister od 30 czy 40 lat, który chciał w szkole zrobić coś porządnego. Także poprzez reformę, prawda? No bo to właśnie wymaga ingerencji w... Okej, okay. Znaczy ułatwić prowadzenie lekcji. Z
co jest list, prowadzenie lekcji rzeczy w szkole najważniejszą. Wedle potrzeb jeden chuligan, jeden występny zdezorganizuje, dwóch uniemożliwi prowadzenie. To tutaj przypomniała mi się teza, którą pan bodaj zamieścił w tych swoich tezach przed referatem, tych, które w internecie żeśmy przedrukowali. Natomiast dzisiaj chyba pan o tym nie mówił, że tutaj jakąś taką barierą, no, najtrudniejszą sprawą dla prowadzenia rzetelnej pedagogiki i wychowania to jest właśnie ten powszechny obowiązek szkolny. Tak, tak, tak. Bo to jest coś, co powinno ewidentnie być zdjęte, no nie w tym sensie, żeby mnożyć analfabetyzm oczywiście, ale żeby to nie była jakaś sprawa absolutnie sztywna, bo ona właśnie blokuje tych ze złego nasienia, że ich nie można ruszyć, prawda? To znaczy obowiązek szkolny jest powszechny dla wszystkich dzieci, z wyjątkiem tych, z którymi no, nauczyciele nie dają sobie rady i które psują otoczenie, no to tych można zwolnić. Ja nie wiem, kto ma zwalniać. No, czy minister zwolni go z obowiązku nauki, czy prezydent Rzeczpospolitej, ale powinna taka furtka być. Natomiast samo istnienie tego obowiązku szkolnego, powszechnego, no sprawia, że nawet jeżeli jest z jednej szkoły on będzie relegowany, no to trafi do drugiej szkoły, będzie inne dzieci psuły. I nic tutaj się, na gruncie tej antropologii, nic tu się z takim nie da zrobić. Nie, to kiedyś było tak, że jeżeli tak zwana rada pedagogiczna postanowiła go usunąć, to rodzice mieli obowiązek znalezienia szkoły. A dzisiaj ma obowiązek dyrektor szkoły, z której się go usuwa. Taka jest różnica i obowiązku traktowanym tradycyjnie i obowiązku traktowanym nowocześnie. Bardzo proszę. W sprawie cytatu z Korczaka, otóż ten cytat odnosi się do dzieci występnych w wieku przedszkolnych. Dzieci, które są bezdomnych. Mianowicie Korczak prowadził internat dla dzieci właśnie bezdomnych. Był ten problem, czy zrobić selekcję, czy nie zrobić. I uważał Korczak, że trzeba zrobić selekcję. Już właśnie w wieku przedszkolnym. Co oczywiście może zadziwiać, no ale tak to właśnie stwierdzi. To jedna sprawa. Druga sprawa, jak powiedział pan, że słusznie mówicie, że pedagogika lwoskrętna jest utopijna. I znaczy z jednej strony to słuszne, ale z drugiej strony chyba niezupełnie. Mianowicie, sprawdził ten podział pedagogika prawoskrętna, pedagogika lewoskrętna, ale generalnie rozumiał tę pedagogikę lewoskrętną jako taką pedagogię, gdzie eksponuje się samorealizację. Natomiast można by pójść dalej, tak sądzę, i tutaj chcę przytoczyć podział, który zaproponował Krzysztof Karnacz. Otóż on uważa, że można by podzielić pedagogikę czy nauczanie kulturowe i antykulturowe. Kulturowe, czyli powiedzmy to tradycyjne, a antykulturowe z kolei dzieliłoby się na dwie części. Jedna to jest właśnie ta samorealizacja, czy potrzeby dziecka, co dziecko chce i tak dalej, ale eksponowanie tego, rozwijanie potrzeb dziecka. A druga część, pedagogika krytyczna, to jest nowa pedagogika, która w tej chwili wchodzi w Polsce. Pedagogika krytyczna polega na tym, że kwestionuje się dotychczasową pedagogikę, kwestionuje się kulturę, kwestionuje się religię, kwestionuje się instytucje społeczne, które dotychczas były, i w związku z tym tam nie jest już eksponowana samorealizacja, tylko coś nowego. Można zadać pytanie, czemu to służy? Otóż służy to, jak sądzę, jednemu, wprowadzeniu despotyzmu. Zresztą tak samo, bo Unia Europejska zmierza do despotyzmu i trzeba to zrealizować. W związku z tym to silnie sprzężone jest z pewnymi postulatami politycznymi, pedagogii. Być może tego nie wszyscy to rozumieją, ja tego nie wiem. Niektórzy pewnie uważają, że to coś wspaniałego, stawianie na samorealizację.
Natomiast to wcale nie musi być nic wspaniałego. Trzeba widzieć cel, ku któremu zmierzamy. Tak samo zresztą, jak rozważaliśmy wcześniej sprawę. To jest bardzo ważna uwaga. Ona jest, kiedy pan Zuberowicz ją przedstawił, no to ona jest bardzo chyba intuicyjnie uchwytna, bo nie chodzi tutaj o żadne jakieś najnowszej daty wymysły pedagogiczne, tylko po prostu o ten podział w obrębie lewoskrętnego wychowania, no na to przyzwalające, pajdocentryczne, prawda, samorealizujące i takie, jakie było w Związku Radzieckim. No wiemy, albo ze słyszenia, albo jeszcze z autopsji, jakie było, prawda, w czasach komunizmu wychowanie, no przecież ono nie było przyzwalające, ono nie było pajdocentryczne, ono nie było nastawione na samorealizację, to tam by Gierek dał samorealizację, prawda, albo Breżniew. No, to nie była żadna samorealizacja, tylko, ale utopia była, tylko innego rodzaju. No, więc tutaj taki byłby podział, no ja bym to tak najprościej podzielił, że ta lewoskrętna może być indywidualistyczna i kolektywistyczna. Te kolektywistyczne to takie w duchu Platona, prawda, bo to Platon wymyślał. Komsomol wymyślił Platon. Więc takie wychowanie przez państwo i wychowanie utopijne w tym duchu to jest jedna droga, a drugie to jest to, które się rozpleniło tam od Diwejów i Freudów, to jest właśnie to przyzwalające takie na samorealizację nastawione do indywidualistyczne. Dwie odmiany szkarlatyny. Tu bym jeszcze dodał, że a propos tej szkarlatyny, że je też różni zasięg celu, bo jeżeli w tej pedagogice przyzwalającej chodzi po prostu o samorealizację, żeby dzieci były szczęśliwe, tak jak one to rozumieją, a w tej drugiej chodzi o przebudowę społeczną, i tutaj właśnie Gramsci jako ten reprezentant pedagogiki krytycznej, no to zasięg celu w przypadku tej drugiej kategorii jest znacznie dalszy. Prawda? Tu już chodzi o coś poważniejszego. Ja bym na to inaczej patrzył, bym myślał, że to przyzwalające, pajdocentryczne, samorealizujące to jest nastawione na głupszych. Że to jest takie mydlenie oczu, prawda? Oczywiście, jak oni się będą samorealizować, to zostaną przechwyceni przez tę wyższą kolektywistyczną odmianę wychowania. Bo to niektórych może zniechęcać, że to tam jakieś biuro polityczne każe w jakąś stronę iść, a my się tu chcemy samorealizować. A ci inteligentniejsi to rozumieją, że tu jest pewien kierunek dziejowy, wiatr historii wieje w tym kierunku i tak trzeba wychowywać. Także myślę, że to są dwie formy, bo to profesor Wolniewicz o tym mówił przy różnych okazjach, to są przecież jakieś formy manipulacji społecznej, prawda, i no to jest nieszczere, to jest przecież jakiś, brakuje mi tutaj słowa, no, szalbierstwo, to jest jakieś szalbiercze, prawda, wychowanie. Bardzo proszę. Ja tutaj jeszcze chciałem wspomnieć jedną rzecz, bo to zdanie z profesorem Wolniewicza nie może dzisiaj nie paść. Profesor Wolniewicz powiedział, to jest w ksenofobii i wspólnocie, że wychowanie, biorąc na bok wszelką, powiedzmy, kurtuazję, to jest po prostu rodzaj dresury. I to jest, jakbyśmy to powiedzieli tym lewoskrętnym, przecież oni dostaną wścieklizny na takie słowo, że jak to ludzi dresować. No właśnie o to chodzi w wychowaniu, że mamy pewien materiał, tak, pewnego człowieka, widzimy do czego on jest zdolny, do czego nie, gdzie ma dobre strony, gdzie ma słabe i go w te dobre pchamy, a w te słabe go mu zabieramy, tak, i na tym moim zdaniem powinno polegać wychowanie. I oczywiście on ma ograniczony zakres sukcesu, tak, bo nie wiadomo, że nie wychowamy każdego na profesora albo na wybitnego muzyka, jak nie ma talentu ani inteligencji, to się nic z tym nie zrobi, ale i tutaj kontra Schopenhauer też uważam za Wolniewiczem, że wychowanie to jest rzecz bardzo ważna i fundamentalna, dlatego że to jest właściwie jedyne, co możemy robić, żeby ten, powiedzmy, determinizm przez geny narzucony jakoś w tych wąskich zakresach charakteru manipulować. Podam taki przykład, jak ja rozumiem to manipulowanie, żeby to nie zabrzmiało tak utopijnie. Powiedzmy, że ktoś ma taki genotyp, że jest leniwy. Taki przykład. No to przez wychowanie, powiedzmy, do ciężkiej pracy i w szkole, i w domu, i wszędzie, to ta osoba wcale nie przestanie być leniwa, ale będzie w mniejszym zakresie leniwa niż byłaby bez tego wychowania. Może to niewiele, ale to jest jedyna broń, jaką mamy. To jest ta warstwa beta,
którą się kuje, tak jak żelazo, i którą można trwale odkształcić, żeby to lenistwo, prawda, przytemperować. No dokładnie, ale jeżeli przestaniemy kłuć, to ona automatycznie wróci do tego. Jest jeszcze jedno znak z profesorem Oliwczem, tylko w jednym miejscu to znalazłem i to zrzucone tak troszkę na wiatr i szkoda, że to nie zostało w ogóle rozwinięte. W którymś wywiadzie telewizyjnym profesor Oliwcz powiedział, ale to przecież trzeba odróżnić charakter od zachowania w konkretnej sytuacji. To było bodajże w tym u Staniszyńskiego, w tym programie o dzieciach. No to tu jest fajne pole do popisu, bo można by powiedzieć tak. Jeżeli ja mam w swoim charakterze zapisane jakieś zachowanie, powiedzmy negatywne, i mam wpojone przez wychowanie, że należy się zachować tak i tak, no to ta presja tak na mnie działa, że w konkretnej sytuacji mogę się zachować nawet wbrew swojemu charakterowi, tylko dlatego, że działa na mnie presja pewnej społecznej, czy wychowania i tak dalej. I czy tutaj efekt nie jest, powiedzmy, szlachetny i dlatego właśnie nie powinno się stawić na wychowanie, no moim zdaniem powinno. I tu Schopenhauer, kompletnie się z nim nie zgadzam i moim zdaniem to jest jeden z wielkich mankamentów jego filozofii. Jak czytałem ostatnio, robiłem sobie taką wątkę, że wszystkie widziały Schopenhauer, czytałem i bardzo się mogłem z tym zgodzić, że on tak negował właśnie społeczne wychowanie i w ogóle jakieś społeczne tutaj ruchy i tak bardzo źle patrzył na wszelką politykę. No tak się nie da i moim zdaniem tutaj Walniewicz góruje nad swoim, powiedzmy, poprzednikiem. To prawda, natomiast uzupełnieniem niezbędnym chyba do tego cytatu, który pan przytoczył z Walniewicza mówiącym o tresurze, bo brzmi to faktycznie bardzo twardo, no to jest uzasadnienie tego. A tym uzasadnieniem i to głębokim metafizycznym jest coś, co no, krótko Wolniewicz nazywa asymetrią dobra i zła. No jest tak, że zło jest spontanicznie, prawda, realizowane, że ono się wylewa samoczynnie, samorzutnie, natomiast dobro nigdy. Do dobra trzeba ciągnąć za włosy, trzeba właśnie wysiłku, trzeba trudu. No Stanisław Lem o tym mówił i Seneca o tym mówił i od tysięcy lat się o tym mówi, że dużo trudniej jest coś zbudować, nawet zamek z piasku, niż rozwalić ten zamek z piasku, prawda? No i ta asymetria jest w fizyce, ale ona jest też w moralności. Wszystko, co dobre, wymaga trudu, wysiłku, starań, zachodu. To jest właśnie ta tresura, a zło nie wymaga niczego. No tak, jeżeli ludzie dobrze zachowają bierność, to automatycznie zło wygrywa. Co nie znaczy, że wysiłki ludzi dobrych, tak jakby sądzili lewoskrajni, to jakiś wielki sukces przyniosą. Nie, one po prostu doprowadzą do tego, że zło nie zwycięży. Tak? Ze złem się nie walczy po to, żeby wygrać, tylko żeby ono nie wygrało. Tak? W tym sensie. Tu pan tylko jeszcze adwocem do tego, co powiedziałeś, bo powołałeś się na program, w którym pan profesor Wolniewicz właśnie tam rozmawiał z swoim twoidystą. Tak. To było w TVP Kultura jeszcze, studio alternatywny program. I tam był dyskutowany temat tak zwanego mitu dzieciństwa, tak, przeciwko któremu profesor silnie protestował, że to jest jedno z fundamentalnych no właśnie błędów antropologicznych. I z takim zdaniem skwitował swoją rozmowę z tym profesorem, że psychika dziecka jest jak podeszwa. Twarda. Jest twarda jak podeszwa. Czyli to nie jest tak, jak politycy zakładają, że wszystko to, co się wydarzy, tak zwane traumy, prawda, wieku dziecięcego, one później znajdują w wieku dorosłym swoje odzwierciedlenie, czy jakieś mają konsekwencje w określonych wyborach i zachowaniach. I profesor stwierdził, że nic takiego w ogóle nie zachodzi. Są oczywiście zdarzenia, które mogą mieć dotkliwe i które zostają na jakiś lat, ale był na pewno krytykiem takiego właśnie freudowskiego założenia o dzieciństwie jako determinującym, okresie dzieciństwa jako determinującym czynnikiem na całe życie. Przepraszam, ja troszeczkę inaczej odebrałem akurat tę rozmowę. Pan Wolniewicz powiedział, że nie ukształtowało mnie dzieciństwo, tylko moje życie. Czyli generalnie życie ma tę siłę do kształtowania człowieka, a to po prostu jest kwestia tego, że to był ten okres, kiedy ktoś był kształtowany, mówię tutaj o dzieciństwie, i to później rzutuje na to, jaki będzie w dorosłości. Ale równie dobrze mógłby być kształtowany w późniejszym etapie swojego życia. Także wydaje mi się, że... Ale później profesor jeszcze doprecyzował, że przede wszystkim geny były kształtowane i powiedział, że charakter to jest 100% geny, inteligencja 100% geny, i w pewnym momencie powiedział, że to dotyczyło...
Gute Kinderstube, tak powiedział dokładnie, prawda? I tu już jest pewien, to już jest, nie pamiętam ile powiedział, 95. No to zostało zadane pytanie przez panią profesor Zofię Rosińską, a skąd pan to wie? Na oko. Uniwersalną metodą na oko. Tak, na oko. Także głównie geny rzeczywiście. Tak, to mi chodziło o to, o ten opór przed twierdzeniem, że to jednak dzieciństwo ma determinujący wpływ na to, jak otoczy się reszta życia u człowieka, co jest właśnie widoczne we freudyzmie, że to przede wszystkim rzeczy doświadczone w dzieciństwie później kształtują życie, a moim zdaniem wolniej przy człowieku chodziło o to, że trauma jak najbardziej może zmienić bardzo istotnie człowieka, nawet jeśli jest z tą podeszwą, ale to nie chodzi o to, że to jest dzieciństwo, to może być równie dobrze inny etap życia. Przynajmniej ja tak to odebrałem. Znaczy. To ja mam jeszcze jedną kwestię, do której profesor też się odnosił w takim artykule, który dotyczył raczej demokracji niż pedagogiki, ale problem dzisiejszy jest trochę inny niż wcześniej to było z wychowaniem, bo jest takie powiedzenie, mówi, że dzisiaj nie wychowują rodzice ani szkoła, tylko internet. Jest taki problem, że mamy masowe media, które przerzucają z tych młodych umysłów jakieś treści i nawet to widać w języku, że jak ja mam młodsze zdaństwo, bo trochę go mam i słyszę, jak oni się odzywają, takie sporo młodsze, 10 lat. I oni używają języka, którego ja w ogóle nie rozumiem. Nie wiem, to czy się wzięli z jakiegoś internetu, z jakichś mediów, do których ja nie mam dostępu, bo to nie jest moje pokolenie, nic z tego nie korzystam. Więc jeszcze w tym artykule profesor Wolnicz mówi na przykład o telewizji, że telewizja ma działanie hipnotyzujące i każdy, kto twierdzi inaczej, to jest... ma coś niepokojenie z głową. I to jest też problem z wychowaniem, bo nawet jeżeli jest dobra szkoła, dobrzy rodzice, dobrzy nauczyciele, no to w telewizji, w internecie, w radiu może trochę mniej, bo radia się życie nie słucha. To jest mówione, co jest, więc jakby wychowanie takie ogólne powinno zawierać tutaj, może to zabrzmi jak kosową czy platańską, ale jednak całość tego spektrum, bo ja na przykład widzę to wyraźnie po swoim młodszym rodzeństwie, że oni, na ich rodzice już mieli mniejszy wpływ niż tam. Że u nich jednak jest siła tego przekazu medialnego, internetowego bardzo duża, tak? I w ogóle w tym młodszym pokoleniu coś takiego widać. Więc mi się wydaje, że to jest w ogóle jeszcze jedna kwestia, którą należałoby poruszyć. Takie wychowanie właśnie przez mass media. Stanisław Lem na ten temat pisał wielokrotnie, nazywając to po imieniu na przykład terrorem przekaziorów. Prawda? Albo mówiąc, że żyjemy w elektronicznej epoce jaskiniowej, więc takie jakby konkluzje podawał. No to jest jasne, że nie wszystko jedno w czyich rękach są media, bo to jest oczywiście no, wielka tuba służąca kształtowaniu w imię tej jednej czy drugiej, ale jednak lewoskrętnej pedagogiki. Bardzo proszę, kto z Państwa na koniec, bo musimy zamykać powoli dzisiejsze nasze posiedzenie. Jeżeli jeszcze może. Otóż jest taki problem w szkolnictwie przemoc uczniów wobec nauczycieli. I tutaj widać, jak inaczej do tego odnoszą się ci spajdocentryści, a inaczej ci, powiedzmy, tradycjonaliści. I być może niektórzy z Państwa pamiętają, w 2003 roku było takie zdarzenie w Toruniu. Nauczycielowi nałożono kosz na głowę. Potem był film z tego i tak dalej. W październiku 2003 roku była konferencja poświęcona właśnie temu problemowi i po tej konferencji powstała nawet książka, dzisiaj przyniosłem tę książkę, Szkoła Polska między barbarzyństwem i Europą pod redakcją Lecha Witkowskiego. Ja myślę, że to jest przykład, dobry przykład hańby polskiej pedagogiki. Była konferencja, nic w ogóle nie mieli do powiedzenia profesorowi pedagogiki. To, że nie mieli, to jeszcze można by, że tak powiem, zrozumieć, ale potem to nic jeszcze wyrazili w książce. To trudne do zrozumienia, przynajmniej dla mnie. Co prawda druga część książki jest, drugiej części książki są różne przedruk innych artykułów, to zupełnie inna sprawa. Między innymi jest artykuł profesora Kornilisa w tej książce, przedrukowany. Tak. Ale ta pierwsza część, no to po prostu uważam, że absolutnie nic. Tam jedyne dwa rozsądne głosy były, to ich uczennica, Katarzyna Dybowska wypowiadała się rozsądnie i nauczycielka. A tak poza tym po prostu. Można by nawet podać nazwiska profesorów, bo gdzieś chyba wypisałem. Profesor Zbigniew Kwieciński, profesor Aleksander Narackowski, profesor Kazimierz Obuchowski, profesor Bum-
Gustaw Śliwecki, profesor Robert Kwaśnica. Zebrali się, być może jakieś gramy dostali, no i powiem, to coś. Ale proszę zauważyć, że taka postawa nie byłaby możliwa w szkole radzieckiej. No w ogóle do głowy nie przychodzi, żeby tam w radzieckiej szkole nauczycielowi zakładać kosz na śmieci na głowę. No to przecież to potwierdza moje słowa wcześniejsze, że ta samorealizująca się szkoła i pedagogika to dla głupich jakichś jest. No dla głupich, bo oni w ogóle nie widzą żadnych konsekwencji takiego zachowania, prawda? Będziemy nauczycielom zakładać kosze na śmieci na głowę i nic z tego złego nie wypłynie. Bo dydaktyka w szkole socjalistycznej stała na niewspółmiernie wyższym poziomie niż obecnie. Nie blada wątpliwości. Zadano na przykład profesorowi Narastowskiemu pytanie, czy pedagodzy kształcą, czy nauczyciele są przygotowani do takich sytuacji, kiedy będzie przemoc. On odpowiedział, że nie są kształceni w tym kierunku, bo to jest bitwa. My nie kształcimy pedagogów na bitwę. Taka jest odpowiedź pana profesora Narastowskiego. To nie jest jeszcze skrajnie pajdocentryzm, to jest taki umiarkowany. Nawiasem mówiąc, on krytykował wychowanie krytyczne, to był odsunięty od zajęć w nauczaniu przez kilka miesięcy. Potem został przywrócony. Ja bym w sprawie tego kosza na śmieci coś powiedział, bo to nie było autentyczne zachowanie uczniów. Oni byli przez kogoś przekupieni i zapłacono, a ponieważ to puścili do internetu, chodziło o skompromitowanie tego człowieka, który gdzieś tam jeszcze pracował. Stamtąd go też podejrzewam, że usunięto. Mówię to, rozmawiałem z nauczycielką, która z tej samej miejscowości była. Nie pamiętam szczegółów, bo ona mi to po śpiewu powiedziała. A z tego ci przeciwnicy tej pajdocentrycznej pedagogiki to podnieśli wielki alarm. Ale jeszcze do to polskiej szkoły, bo to jest tak dziwne. Metodycznie to ma być pajdocentryzm. Ideologicznie, znaczy treściowo ma to być jakiś ideologiczny system, to co Czarnek chce zrobić. To wydaje się dosyć sprzeczne ze sobą. Stalinowski nie, bo w ZSRR, znaczy w Rosji radzieckiej było bardzo wiele inicjatyw pajdocentrycznych. I towarzysz Stalin, któregoś nie pamiętam, nie udało mi się tego znaleźć, w którym roku zwołał posiedzenie Komitetu Centralnego, na którym potępiono wszystkie nowinki i nakazał uczyć jak za cara, jeśli chodzi o metody. I dzięki temu ja chodziłem nie do żadnej nowoczesnej, pajdocentrycznej szkoły, tylko do zwykłej, normalnej szkoły i jeszcze, z którym nawet łacina była, co sukcesów mi nie przyniosło życiowych, no ale tak to właśnie było. A co się ukrywa pod pajdocentryzmem? Dlaczego on jest forsowany przez te siły rządzące światem Zachodu, bo to stamtąd przecież idzie. To nie idzie ze wschodu, tylko z zachodu i to czemuś oczywiście służy, no ale to już jest temat na osobne seminarium. Dobrze, proszę Państwa, ponieważ przekroczyliśmy nieco czas, więc zamykam dzisiejsze posiedzenie. Życzę Państwu owocnego odpoczynku, bo widzimy się 3 września. Dziękuję bardzo.